Witamy serdecznie, kolejne planszówki online. Ja jestem Gandalf. Ja jestem Barolek. A dzisiaj pobawimy się troszkę w magów i będziemy łapać dżinów. Do butelek. Do butelek. Tak jak widzicie, gra dżin od wydawnictwa Pegasus Spiele, które to wydawnictwo udostępniło nam tą grę do recenzji. Sami o nią poprosiliśmy, bo byłem ciekawy bardzo tego tytułu. Dankeschön. Dankeschön, ja, very good. Autorem gry jest Benjamin Schwer. Powiedzmy, że tak się to czyta, nie wiemy. Natomiast o czym jest gra? Najważniejszy punkt programu, czyli... W zasadzie wyczerpałeś temat. Nie no, pewnie coś tu się więcej dzieje. Fabularnie wcielamy się tutaj właśnie, tak jak mówiłeś, w magów. W zasadzie to uczniów magów. Mieszkamy sobie w takim swoim azylu, mieszkamy w takim miasteczku, gdzie trenujemy. I na to miasteczko właśnie najechały tytułowe dżiny. I tam nam blokują magię, kombinują, zabierają jakieś różne rzeczy. No i my starając się opanować sytuację, będziemy te dżiny łapać właśnie do butelek, korkować lub też na takie specjalne kręgi tymczasowe, żeby się z nimi uporać. A kto zrobi to najlepiej, zostaje mistrzem magii w Hogwarcie i wygrywa. Taka jest fabuła tej gry. Tak, ja myślałem, że fabuła jest taka bardziej wiedźminowa, ale jak mówi, że jest Hogwartowa, to nie ma tutaj życzeń, nie ma tutaj całowania się w różne części ciała. Jak ktoś zna Wiedźmina, to będzie wiedział, o co chodzi. Natomiast jest tutaj właśnie tak, jak powiedziałem. I tak jest. Robić. W grze będziemy sobie chodzić właśnie po tym tytułu mieście. Nie wiem, jak się to miasto nazywa, czy ma jakąś swoją nazwę, czy ten nie, to jest jakaś szkoła tam, czy coś takiego. Natomiast będziemy sobie tutaj otwierać skrzyneczki, będziemy mieli klucze, będziemy pozyskiwać magów, którzy będą nam pomagać walczyć z tymi dżinami. Będziemy kupować strój dla swojego maga, kapelusz, płaszcz i laskę. I robić jeszcze różne dziwne rzeczy. Wszystko, jak widzicie, jest dosyć klimatyczne. Tak. Tak jest. I tym optymistycznym akcentem przechodzimy do rozgrywki. Zapraszamy. Lecimy. I tak właśnie jesteśmy gotowi do rozgrywki. Wszystko mamy przygotowane. Zrobimy sobie jeszcze tylko mały draft na setupie naszych umiejętności, ponieważ tutaj są takie umiejętności pozytywne i negatywne. Każdy z nas musi wziąć po jednej, ale to za chwilkę. Co widzimy na pierwszy rzut oka? Mamy oczywiście naszą planszę główną, która jest tutaj to właśnie nasze miasto, w którym się będziemy poruszać naszymi magami, w postaci takich fajnych mipli. I to miasto składa się z różnych lokacji, okrągłych i kwadratowych. Okrągłe są trochę lepsze, kwadratowe troszeczkę gorsze. I każda lokacja ma swoją sekcję opisaną, jak działa dokładnie akcja w tej lokacji, bo głównie to będziemy robić. Jak widzicie, mamy też już porozmieszczanych dżinów, takich małych, kolorowych i srebrnych. To są dżiny bossy, czyli tacy trudni bossowie do przejścia i oni są tacy trochę jokerowi, bo mają srebrny kolor po prostu. No i z grubsza tyle. Większość rzeczy będziecie poznawać w trakcie gry. Natomiast jeśli chodzi o naszą planszetkę, to mamy tutaj górna sekcja, to są kręgi, gdzie będziemy mogli zamykać dżiny tymczasowo, bo docelowo będziemy chcieli zamykać ich w butelkach. Czyli dwa kręgi z czterech mamy na razie odblokowane. Mamy tor many, która służy też do walki z dżinami i startowo zaczynamy z trzema many i z limitem many, że maksymalnie możemy mieć cztery. To jest taki limitator, powiedzmy. Nie ma takiego słowa, ale niech będzie, że jest. Bardzo ładnie. I minimator jeszcze jest. I ogranicznik. I minimator, właśnie. Animator, minimator. Zaczynamy z czterema monetami i reszta rzeczy to będziemy tak naprawdę w trakcie omawiać. Masz coś do dodania? Tak. Gracz, który ma smoka narysowanego, Bartek ma u siebie, jest graczem rozpoczynającym. To się na początku gry losuje te żetoniki. Wszystko tu jest jakby troszkę na puzach zrobione, czyli to są elementy, które sobie wkładamy. I ten gracz tu wylosuje smoka, trochę jak w Bonfire'ze. Też ten taki galek tak się losuje, dokładnie jest w tej samej formie to zrobione. Dokładnie. No i co, i teraz musimy wydraftować sobie właśnie te nasze umiejętności. Każdy z nas musi wziąć jedną umiejętność pozytywną i jedną negatywną. I zaczynając od pierwszego gracza, ja wezmę pierwszy, jedną z tych dwóch, potem Gandalf obie i ja na końcu wezmę tą drugą. Ja sobie zacznę od umiejętności pozytywnej, czyli tej. Ona działa w ten sposób, że jeżeli będę wykonywał akcję z kielicha, to będzie akcja, którą będziemy tłumaczyć, to dodatkowo będę dostawał klucz, który normalnie bym nie dostawał, jeżeli biorę tam magów, ale to wszystko się wytłumaczy w trakcie, jeżeli będę to robił. Na razie kwestia jest tylko taka, że mam umiejętność przypisaną do tej konkretnej akcji. Teraz kolejny gracz. Z racji tego, że jestem też ostatnim graczem, wybieram jeden z pozytywnych albo negatywnych i następnie wybieram drugi, którego jeszcze zestawu nie wybrałem. Ja wybiorę sobie negatywny najpierw. On mówi mi o tym, że na początku gry po prostu tracę 3 pieniądze. Więc tak na dzień dobry już zaczynam od jedną monetą. Więc słabo. I teraz muszę wziąć już pozytywny efekt. I wezmę ten, który mówi, że na początku gry dostaję dwie monety, jedną magię i dwa zwoje. To sobie tu wkładamy, żeby to też ładnie wyglądało, więc
Taki, taka, ale to ładnie wygląda. Taka bajera, nie? Jest przyjemnie, tak jak konie w Lonkrocie się przesuwa. Pozdrawiamy Dorotę. Przesuwam. Która tego i tak nie ogląda. Magię dostałem jedną, dostaję dwie monety i dostaję dwa zwoje. Zwoje to jest też taki jeden rodzaj zasobów, który będzie służył do głównie wymiany za inne zasoby. Tu mamy takie magazyny. Tutaj przytrzymujemy pieniądze, zwoje oraz klucze, które pozyskamy. I tu jeszcze mam miejsce na korki, ponieważ dżiny, żeby zamknąć butelce, trzeba mieć do nich korek oczywiście, więc tymi korkami będziemy zatykać butelki. Tak jest. No i mi zostało wzięcie umiejętności negatywnej, czyli w zasadzie Gandalf nie ma żadnej umiejętności, tylko wziął sobie coś na start, tak, z zasoby. No, po prostu. A ja z umiejętności negatywnej wezmę sobie tę oto umiejętność, czy też tą oto umiejętność, która działa w ten sposób, że jeżeli będę mógł zamknąć dżina w butelce, to muszę to zrobić, nie mogę ich przetrzymywać do momentu, aż będzie mi dla mnie to wygodne, bo to też będzie miało potem znaczenie. Mhm. Tak jak mówię, wszystkie umiejętności wyjaśnią się w trakcie gry. Tak. Umiejętności zawsze się wykładało jeden więcej niż graczy, więc te pozostałe spadają. No i jesteśmy gotowi do gry. Na początku gry wybieramy sobie jedną lokację, dowolną na razie, przecież musi być to lokacja kwadratowa, czyli ta słabsza, od której zaczniemy i z której tak naprawdę zaczniemy przygodę podróżowania po mieście, bo potem już będziemy chodzić po uliczkach danego miasta. Ja sobie zacznę od tej akcji, czyli pójdę na ten kieliszek, położę mojego maga i mogę robić akcję z kieliszka, czyli to jest właśnie akcja tutaj karczma smoczego kielicha, w której będę mógł pozyskać nowych magów do pomocy. I teraz, jak robię tą akcję z kwadratowego pola, to mogę kupić sobie jednego, kupić, tak naprawdę wziąć za darmo, bo oni nie kosztują, wziąć sobie jednego z tych magów górnych, którzy są trochę słabsi, bo ci silniejsi raz, że mają lepsze umiejętności, a dwa, że dają taki klucz, który jest potrzebny do otwierania skrzynek. No i właśnie moja umiejętność pozytywna działa w ten sposób, że jeżeli ja biorę tych gorszych magów, to również dostaję klucz. Także klucz od razu sobie biorę. To tak jak widać tutaj, możemy sobie wziąć jednego maga górnego, a tu jednego dolnego łącznie z kluczem. Ja sobie klucz wezmę i wezmę sobie tego pierwszego ziomeczka. Tego? Tak jest, tą taką wróżkę. Za darmo. Za darmo i ona też ma umiejętność, która nic mi nie będzie kosztować. Tam je po prostu manę w odpowiednim momencie. I tych magów sobie tu wrzucamy, klucze trzymamy w swoim tam schowku na klucze. No i to była moja pierwsza akcja, na razie to wszystko. Tak. Klucze służą generalnie do otwierania skrzynek, jak sama nazwa mówi, klucz do otwierania. Natomiast mamy tak? jeszcze możliwość wykorzystania go na trzy różne efekty. Albo możemy pozyskać za niego zwój, albo jeden pieniądz, albo jedną manę. To będzie przydatne pewnie w przyszłości, aczkolwiek też klucze punktują na koniec gry, więc niekoniecznie będziemy chcieli wydawać. Teraz Gandalf musi zacząć z innego miejsca niż ja. No dobrze, z racji tego, że ja się pozbyłem pieniędzy, więc pójdę najpierw na katakumby, sekretne katakumby, gdzie można pozyskiwać skrzyneczki. Z akcji kwadratowej jest narysowane, mogę pozyskać jedną skrzynkę. Gdybym poszedł na okrągłą akcję, mógłbym wziąć dwie takie skrzynki. No ja biorę sobie pierwszą z brzegu. To jest skrzynka, która posiada mi trzy monety i w sumie tyle. Są skrzynki, które są też lepsze, fajniejsze, natomiast ta jest taka dosyć pospolita. Bardzo ciekawe, że potrzebowałeś akurat kasy. Powiedziałeś nawet, że idziesz po kasę, skrzynka daje ci kasę. Każda skrzynka ma kasę i zawsze ma coś jeszcze. Czasem jest to mniej, czasem więcej, natomiast ta akurat miała trzy. Połóż tego swojego maga, żebyśmy wiedzieli. Tak, no będziemy tu kładli magów, aczkolwiek to, jak oni też gdzie stoją, będzie miało zaraz znaczenie, więc... No właśnie, dlatego chyba jednak ich podstawimy. Zaraz zobaczymy. Będzie to lepiej widoczne. No i dobra, i teraz już to jest jakby ta pierwsza runda rozruchowa, czyli po prostu wystawiamy się, a teraz już na każdą następną rundę działa ona w ten sposób, że musimy naszego maga poruszyć na sąsiednie pole i robić akcję z tego pola. Przy czym ważne, że właśnie jak się ruszamy, to musimy oznaczyć z jakiej ścieżki się ruszyliśmy, czyli wtedy wkładam na przykład, jeżeli idę stąd, to na tej ścieżce. Dlatego chyba ich postawimy, ponieważ nigdy nie mogę wrócić z następną akcją do tej ścieżki, z której przyszedłem poprzednio. Czyli następna moja akcja na pewno nie będzie taka, bo muszę iść gdzieś tam kontynuować. Jeżeli byłby na tej drodze inny mag, to mogę wylądować na tym polu, przy czym muszę mu zapłacić zwój albo monetę, ale mogę też za darmo go przeskoczyć na inne pole. Czasami się to opłaca, a czasami nie. No i teraz ja wylądowałem sobie na tym polu. Jest to okrągłe pole archiwów. Tak, czyli tutaj sekcji, które mówi o tym, że mogę zrobić dwa różne bonusy z tych sobie wziąć. Dodatkowo są tu już dżiny do walki i z nimi też będę mógł walczyć, przy tym kolejność jest dowolna. I ja najpierw sobie odpalę oczywiście to moje archiwa. I teraz ja muszę sobie wybrać dwa różne z tych pięciu bonusów. Pierwszy będzie ten górny. Z tych czterech żetonów tak zwanych sekretnych ścieżek wybieram sobie jeden, ściągam go i umieszczam
na dowolnej akcji kwadratowej, przy dowolnej akcji kwadratowej, która jest różna od tego żetonu, który wybrałem, czyli wybrałem żeton akurat z umiejętnością, z akcją książek. I ja sobie wybiorę... Czyli w tym miejscu Bartek to może dołożyć, bo też jest książka. Tak jest, musi być inna akcja. No powiedzmy, że nie wiem, będę szedł tędy, to wybiorę sobie tutaj. I teraz, jeżeli będę szedł w to miejsce, to dodatkowo będę mógł zrobić tą akcję kwadratową, czyli archiwa tak naprawdę. Przy jednym polu może być więcej znaczników różnych graczy, ale nie może być nigdy ten sam. Ta sama akcja przy jednym polu dwa razy, nie? Tak jest. Czyli na przykład ja już nie mogę tutaj dołożyć ani tego klejnotu, ani tych książeczek. Dokładnie. I to był pierwszy z tych dwóch bonusów, które mogę wziąć. Dobra, ja sobie z tych dwóch bonusów wezmę jeszcze 2 złota, ponieważ to mi się może przydać. I to było wszystko, jeśli chodzi o akcję archiwów, czyli 2 różne bonusy wziąłem. Następnie mogę walczyć z dżinami. I teraz, żeby walczyć z dżinami, muszę mieć manę. I tu mamy taką kartę pomocy, która mówi, ile many muszę zużyć na konkretnych dżinów. Jeżeli pokonuję dżina pomniejszego, czyli jednego z tych kolorowych, kolorów jest 4, są tam żółte, brązowe, niebieskie i białe odnośnie tam żywiołów, tak naprawdę są dżiny żywiołów, to taki dżin mały kosztuje mnie 4 many. Jeżeli chcę walczyć z bossem, to on kosztuje 4 many plus 2 za każdego dżina, który go jakby otacza, który jest w tej samej lokacji. Czyli w tym momencie, jakbym chciał walczyć z bossem, to musiałbym uzbierać 8 many, co jest raczej niemożliwe, bo mam 3, a poza tym jestem ograniczony do 4. Znaczy, no jest to możliwe, bo tą manę dostajemy tak, na walkę. Wirtualnie. Ja będę chciał walczyć z pomniejszym, czyli muszę wygenerować 4 many. Czyli wydaję 3, które mam na starcie gry i mogę zużyć tego pomocnika, tą wróżkę, która za 0 zł akurat, ona ma taką umiejętność, za 0 zł daje mi 1 manę po prostu. Wirtualnie nie zaznaczam na torze. Czyli w sumie mam 4, tą wróżkę zużyłam, ona zamyka swoje drzwi hotelu, więc jest niedostępna. Uzbierałem 4 many i pokonuję jednego. Tu akurat jest 2 pomarańczowych, więc dużego wyboru nie mam. I żeby pozyskać dżina, to muszę mieć go gdzie umieścić. Na razie nie mam żadnych butelek, żeby je złapać i zakorkować, ale mam 2 kręgi, które mogę tymczasowo tutaj te dżiny przechowywać, więc sobie w jednym wrzucę. I on na razie sobie tam siedzi. Jak pozyskam odpowiednią butelkę koloru z tym dżinem, czyli w tym przypadku taką ognistą, i korek, to będę mógł go tam umieścić na stałe. No i tyle, to była walka z dżinem. Mm-hmm. Jeśli gracz nie jest w stanie pokonać żadnego dżina, to umiera i kończy się gra. Nie mówisz tego? Nie. Jeśli gracz nie jest w stanie pokonać żadnego dżina, to po prostu traci jedną manę. Mhm. To jest albo nie może, albo nie chce robić, bo też może nie chcieć, więc wtedy traci się jedną manę jako taka kara za niewalczenie z dżinami. Okej, okay. Ja jestem w tej lokacji, więc mogę pójść do dowolnej z tych na sąsiadujących. Ja pójdę sobie w to miejsce i też kładę na tej linii, w której jakby wchodzę do tej lokacji. Czyli w tym przypadku robię akcję z też tawerny, który Bartek wykonywał, tylko ja robię z okrągłej. Okrągła mówi o tym, że mogę pozyskać dowolną z tych 4 kart, plus dostaję klucz, jeśli wezmę to z dolnej części. No i teraz będę chciał to zrobić, czyli pozyskam tego taką bardziej spasioną wróżkę, która daje więcej magii. Co za body shaming. I dodatkowo dostaję jeden kluczyk. Tak? Czyli to jest jakby wykonanie akcji z tej lokacji. Natomiast też będę chciał walczyć z dżinami. I ja będę chciał walczyć z małym dżinem, z niebieskim. Kosztuje mi to 4 magii. Czyli wydaję 4 magii, które mam, ponieważ startowo miałem 4, bo z mojej zdolności tej startowej. No i po prostu dostaję jednego niebieskiego dżina, którego sobie na razie wrzucam tutaj na swój krąg. I na razie tyle. No to lecimy od razu dalej, nie? Ja teraz muszę wybrać inną ścieżkę, z której przyszedłem, czyli nie mogę wrócić do kielicha, ale mogę iść do centrum. To jest taka akcja, którą raczej unikamy, żeby robić, ale czasami się przydaje. Mogę iść na skrzynki lub na klejnot, czyli do Akademii Magicznych Sztuk. No i pójdę właśnie na ten klejnot. Tak, stałem na ścieżkę, z której przyszedłem i teraz mogę zrobić obie z tych akcji, ponieważ ta jest moja, tak? Mój jest znacznik, czyli znowu książkę pojedynczą, bo jest to słabszy ten kwadratowy znacznik, albo właśnie iść do Akademii i mogę zrobić obie te akcje w dowolnej kolejności. Ja sobie zacznę po prostu od książek znowu i teraz jako kwadratowy rozpatruję tylko jeden bonus z tych wszystkich 5 i znowu wystawię sobie jeden z moich znaczników. I niech to będzie szycie magicznych ciuchów, czyli takie nożyczki z tym z jakimś nożem czy czymkolwiek. I dołożę sobie tu do skrzynki. I to była akcja ta pomniejsza, ta taka, którą ja tylko mogę robić w tym polu. Natomiast teraz robię akcję z Akademii Magicznych Sztuk. I jako, że jest to akcja kwadratowa,
Tak, to jest bardzo proste. Po prostu dostajemy tutaj zasoby. Czyli dostaję jeden zwój i trzy many. Zwój dostaję tutaj, a many sobie przesuwam. I tak naprawdę tyle. Tak, co jest mega szybka, mega prosta. Tu się nic konkretnego, specjalnego nie dzieje. Mhm. Okej, okay. No ja idę dalej. Ja mogę pójść albo na tą lokację, albo na tą, gdzie Bartek jest. Przy czym Bartka mogę pominąć i przeskoczyć go. Ja pójdę sobie na tą lokację ze książkami. Z książki też wystawię sobie jeden z moich żetonów i będę chciał wystawić na nożyczkach skrzyneczkę w tym miejscu. Ponieważ skrzyneczka daje kasę, a nożyczki generalnie wymagają płacenia kasy, więc powiedzmy, że mi się to ładnie tam skombi. No i to tyle. Mhm. Tu też dopowiadając, przy jednej lokacji może być maksymalnie jeden nasz znacznik. To też jest ważne, dlatego nie możemy dołożyć tutaj wszystkich czterech i potem wchodzić tam, robić milion rzeczy. Jest maksymalnie jeden znacznik i maksymalnie jeden symbol, niezależnie od tego, jakiego koloru znacznik jest. Już maksymalnie jest znacznik na gracza. Ja tu mogę dołożyć inny symbol i tak samo ty tutaj. Tak najbardziej. No dobrze, ja sobie w takim razie przyszedłem stąd, więc mam do wyboru ścieżki te po obrzeżach. Idę sobie tutaj, 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 aż dojdę do kieliszka i znowu będę najpierw robił akcję z kielicha, czyli z tawerny, a potem będę starał się walczyć z dżinem. I teraz z tawerny mogę pozyskać dowolnego z tych czterech, tak jak Gandalf mówił, i każdy da mi klucz, ponieważ ja mam umiejętność, że każdy daje klucz. Dobra, ja poproszę tego dolnego kolegę tam bardziej od ciebie, z twojej strony, tak jest? Mhm. Tego. Tak jest. On jest takim super magiem żywiołowym. I oczywiście on jest aktywny, ląduje u mnie, dopóki go nie wykorzystam. No, wykorzystam go w tym momencie, ponieważ będę chciał walczyć z dżinami. Czy ma jeszcze twój magu klucz miał ze sobą? Właśnie, najważniejsze, kluczyk. Będę chciał walczyć z dżinami, przy czym z jednym dżinem. Jeżeli chciałbym walczyć z dużym dżinem, on ma teraz siły 4 plus każdy mały, który, z którym jest w lokacji, więc w sumie 6. I teoretycznie mógłbym wygenerować 6, bo mam 3 tutaj. Tego maga jakbym zużył, to mam jeszcze 2, bo te na dole many, jak widzicie, to są na konkretny rodzaj dżinów pomniejszych, czyli na ognistych i wodnych. Na te srebrne, wielkie nie działa to, więc to, jeżeli bym go zużył, to by nie wchodziło. Więc uzbierałbym 3 plus 2, to jest 5 i mógłbym wydać klucz, żeby dostać jeszcze ten 6 i wtedy pokonałbym tego dużego. A nagrodą za dużego, jak widzicie, pokonanie dużego jest wzięcie jeszcze dodatkowego małego z tej lokacji, czyli mógłbym wziąć tych dwóch. Przy czym nie mam dwóch gdzie trzymać. W tym momencie mi się to trochę nie opłaca, żeby zabierać tych dwóch, bo no, musiałbym wydać klucz, a nic z tego nie zyskam. A tak czy siak ten srebrny ucieknie, no bo on sam nigdy nie zostaje w lokacji, zaraz zobaczycie. Więc ja walczę z tym małym, czerwonym po prostu. I znowu mam 3 magii. I teraz muszę go pokonać, muszę zużyć 4 magii. Mam 3 na liczniku, ale jak zużyję tą kartę, a i tak będę musiał ją zużyć tak czy siak, bo mi brakuje, czyli wydaję złotówkę, żeby wykorzystać umiejętność tego gościa i on mi daje 2 magii takiej jokerowej podstawowej i 1 do ognistego, do walki z ognistym dżinem. Czyli w sumie z tej karty mam 3, czyli na to, że muszę wydać tylko 1. I dzięki temu pokonuję tego pomarańczowego, drugiego. Mam go gdzie schować, więc jak najbardziej wchodzi mi to do kręgu. I teraz jeżeli został sam ten dżin jokerowy, ten duży boss, to on po prostu ucieka. Tak, on się przestraszył, że jest sam. Natomiast za każdym razem, kiedy boss znika z planszy, w jego miejsce pojawiają się 2 małe w przypadku gry dwuosobowe. W przypadku gry 4-osobowe pojawiają się 3. Mhm. Są one losowe oczywiście. I tak naprawdę jest to informacja dla nas taka, że gra się zbliża ku końcowi. Ponieważ srebrne nigdy nie wrócą na planszę, te jokerowe, znaczy te duże bossy, dżiny. I jeżeli skończą się wszystkie srebrne dżiny na planszy, to wtedy odpala się koniec gry, czy tam dogrywamy równy koniec, gramy jeszcze jedną i to wszystko w zasadzie, nie? Więc jakby to też nas informacja, jak długo będziemy grać. Mhm. No i tyle, złapałem sobie 2 dżiny, teraz muszę kombinować, kupować butelki, bo muszę je mieć gdzie zamknąć. Właśnie, dlatego ja idę po butelki, czyli idę do marketu. Market to jest duży market, to jest ta opcja. I tutaj mogę wykonać dwie rzeczy, czyli odwiedzić 2 stragany. Straganów przy grze dwuosobowej mamy 4, 1, 2, 3, 4. To jest taki kafelek, który tutaj może widać, jest odwracany. I przy większej liczbie graczy tam tych namiotów jest troszkę więcej. Nie będę go wyciągał, bo się porwie. Tak jest. No i teraz tak, gdybym zrobił to z kwadratowej akcji, mógłbym wziąć tylko jeden bonus. Jeśli robię to z okrągłej, robię 2. Ok, ja najpierw skorzystam z górnego namiotu. Czyli tutaj. Tak, za jeden zwój, który no mam, dostaję jedną dowolną butelkę i jeden korek. Ja sobie pozyskam niebieską butelkę, ponieważ no, mam niebieskie godziny, więc będę chciał go ładować do niebieskich butelek. I dostaję jeden korek. Sobie wrzucam w to miejsce.
Natomiast drugim krokiem, który zrobię, czyli mogę jeszcze zrobić akcję namiotu, to muszę swojego mepelka, którego mam na jakimś namiocie, przestawić na inny namiot. Nie mogę zostać w tym samym miejscu, a jeśli bym wszedł na pole, gdzie jest inny gracz, musiałbym mu zapłacić, tu jest przypominajka, jedną monetę albo jeden zwój. Ja teraz wejdę sobie na ten duży namiot i to służy do kupowania butelek. Ja będę chciał kupić sobie dwie butelki, czyli płacę dwie monety i mogę kupić dwie różne butelki, czyli dwa różne kolory. Kupię jeszcze jedną niebieską. Dlaczego niebieską? Za chwileczkę powiem, dlaczego zbieramy te same kolory, bo to się bardzo opłaca. I jeszcze wezmę sobie, powiedzmy, brązową. Tak, jeszcze brązowa butelka. Tomasz, chcemy kupować te butelki tego samego koloru, ponieważ chcemy w nie wrzucać dżiny tego samego koloru, ponieważ one dają nam fajny bonus. Jeśli uzbieramy 3, będziemy mogli skorzystać z tej planszetki i pozyskać jakąś specjalną tam efekt. Natomiast w momencie, kiedy mam butelkę i mam do niej korek, mogę od razu zamknąć dżina, którego ewentualnie mam w tej lokacji. Czyli to robię. Czyli rzucam dżina i od razu zamykam koreczkiem i dżin jest złapany w butelce. Dzięki temu po pierwsze zwalnia mi się miejsce, a po drugie jest to jeden z dżinów, który mi jest potrzebny do pozyskania któregoś z tych efektów. No i też dają oczywiście punkty. Tak, bo to jest główna rzecz, którą chcemy zrobić w grze. I taki dżin zamknięty w butelce daje 10 punktów zwycięstwa. Tak. Na koniec gry, więc całkiem spoko. No i teraz muszę zrobić walkę z dżinem, natomiast nie stać mnie na to, po prostu nie mam tyle magii. Mam tutaj 0, z tego mógłbym wygenerować 2, ewentualnie odrzucić klucz, żeby dostać 1 jeszcze, więc to jest dalej za mało. Więc w tym momencie tracę jedną magię. Jeśli nie ma magii, to się nic nie dzieje, więc tutaj jestem bezpieczny. Mhm. Bardzo ładnie. I to była moja cała akcja. Okej. Okay. To ja bez przedłużenia lecę dalej. Czyli jestem w tym miejscu, przyszedłem stąd, idę sobie tutaj i mam do wykonania akcję skrzynki oraz akcję u fryzjera manufaktury magicznych przedmiotów, gdzie będę mógł zakupować sobie właśnie strój. Natomiast najpierw sobie skorzystam ze skrzyneczki, czyli wybieram jedną. Jest to, obie są akcje kwadratowe, więc mogę zrobić tu jedną rzecz i tu taką, powiedzmy, słabszą. Więc kupuję sobie skrzyneczkę, dobieram sobie skrzynkę, wezmę sobie z tego toru. No to nie ma znaczenia, z którego bierzemy, bo to są po prostu rozdzielone, żeby tam wygodniej było się wyobrać. O, i teraz mam coś takiego, że dostaję za tą skrzynkę dwie monety, po prostu. I dodatkowo, jeżeli mam klucz, jeżeli go wydam, to dostaję ten dolny bonus, tutaj jak widzicie. I jest to wzięcie za darmo środkowego ubioru, czyli płaszcza z tych środkowych. I bardzo jest fajne, bo chciałem go właśnie kupić i teraz już będę kupował coś innego. Czyli wydaję kluczyk, jak najbardziej, i dostaję za darmo płaszczyk. Skrzynka gdzieś spada, ich nie zbieramy. To nie jest płaszczyk, to jest kapelusz. A, to jednak chciałem. No dobrze, spoko. Umiejętności, bo każda część stroju ma jakąś umiejętność, jednorazową lub pasywną, a akurat ja dobieram płaszcz, który ma umiejętność pasywną, która działa w ten sposób, że jak będę odwiedzał rynek, to dostanę złotówkę. Tak? I płaszczyk idzie tutaj do mojej garderoby na sam dół, ponieważ jest miejsce jeszcze na kapelusz i na staw, czyli tam laskę maga. No i teraz to była akcja ze skrzynki. Następnie mogę zrobić akcję właśnie w tej manufakturze do wytwarzania przedmiotów i będę chciał kupić kapelusz. Mogę kupić dowolną z tych trzech rzeczy. Za kwadratową akcję za dwie monety, które wydaję od razu, żeby nie zapomnieć. Kupuję jeden korek, który mi się przyda, i jedną właśnie z tych kart. Przy czym jakby wziął nawet ten sam płaszcz, co mam, to po prostu go zakrywam, ten zakrywam tym moim i zmieniam się umiejętność. Bo mogę mieć więcej rzeczy tego samego rodzaju, ale jakby tylko jedna umiejętność na wierzchu działa, nie? Znaczy tak, spośród dwóch widocznych wybierasz jedną, czyli możesz tak zakryć ten, który się dobrało, bądź tamten zostawić, bądź odwrotnie zakryć ten poprzedni. Dokładnie, ja na razie będę chciał sobie kupić kapelusz, czyli już wydałem dwa kasy i kapelusz ma umiejętność jednorazową, dostaje po prostu ognistą butelkę natychmiast, czyli teraz jak dobieram ją, zaraz dokończę moją akcję jeszcze z tą butelką związaną. Znaczy tę umiejętność jednorazową można skorzystać, kiedy się chce. Można to zrobić teraz od razu, przy zakupie może to poczekać i zrobić w odpowiednim momencie. Dobra, to ja chcę teraz. Czyli wykorzystałem tę umiejętność i dzięki temu już będę mógł to zakrywać następnym kapeluszem, bo ten w zasadzie ta karta już dla mnie nie działa. Od razu ją zakrywasz. Brawo. Ale kapelusz mam. Tak jest, po wykorzystaniu kapelusz jak widać, widać. Jak widać, widać. Mam już butelkę odpowiedniego koloru z ginem, którego mam tutaj schwytanego do kręgu, i mam korek.
I normalnie nie musiałbym tego robić, w sensie nie muszę go zamykać, mogę sobie poczekać, ale ja właśnie, moja ta umiejętność negatywna działa w ten sposób, że jeżeli mogę zamknąć dzień na butelce, to muszę to zrobić, nie mogę czekać, bo czasami będziemy chcieli tam, powiedzmy, poczekać, bo na przykład nie, mam korek i zależy mi bardziej na niebieskim niż na czerwonym. Mhm. No ale teraz z racji tego, że mogę to zrobić i muszę to zrobić, to zamykam ognistego dzina w butelce i on jest już zamknięty na wieki i zwolniło mi się dodatkowo miejsce. Ja idę sobie dalej, idę do fryzjera, czyli nożyczki. Kupię sobie jeden element stroju, czyli wydam dwie monety, żeby kupić jedną z rzeczy i ja wezmę sobie kielich. Czyli za każdym razem, kiedy będę robił akcję z kielicha, też to będzie płaszcz. Za każdym razem, kiedy będę robił akcję z kielicha, będę dostawał zawsze monety. I płaszczyk sobie na razie tutaj dorzucam. I dostaję jeden korek, ponieważ jest to akcja tutaj, ta słabsza. I teraz jeszcze mam akcję ze skrzynki, czyli dobieram skrzyneczkę. Jest to dalej kwadratowa akcja. O, ja dostaję tutaj dwie monety oraz niebieską butelkę. Bez klucza. Bez klucza, po prostu. Dwie monety i niebieska buteleczka. Jest super. No to dla ciebie idealnie. Tylko niebieskich dżinów jeszcze połapać i będzie dobrze. No to brawo. No i to tyle. Tutaj na dole mamy też, w centrum mamy taką specjalną lokację, do niej też możemy wejść i z niej jakieś akcje wykonywać. Natomiast wiadomo, wchodząc tędy możemy się przenieść od razu na drugą stronę planszy troszkę szybciej. Ja teraz będę chciał przejść do tej lokacji. Oczywiście szedłem stąd, więc tu mogę. I to jest lokacja, w której już byłem, czyli mogę zrobić znowu z archiwów dwie różne umiejętności i potem walczyć ewentualnie z dżinami. I teraz ja już nie będę wystawiał mojego znacznika na razie, ponieważ potrzebuję konkretne umiejętności. Znaczy konkretne tu bonusy. Pierwszy bonus to będzie odblokowanie nowego kręgu. Kręgi muszę odblokowywać po kolei i pierwszy krąg, który odblokowuję, daje mi natychmiast dwie many, które będą mi zaraz potrzebne. I ten krąg... Tak, i kręgi odblokowujemy w kolejności. Musimy tak, najpierw odblokować ten. Czyli po kolei, bo ten drugi mi odblokuje ten jakby blokadę. Dzięki temu mam więcej kręgów, czyli więcej mogę dżinów przetrzymywać tymczasowo. Drugi bonus tej akcji to będzie odtapowanie jednego z moich magów, dowolnego. Nie chcę odtapować tego, ponieważ no, teraz będę chciał z niego znowu skorzystać. I tyle. Tą akcję książek zrobiłem, archiwów i teraz będę walczył z dżinami. Będę walczył z dużym. Czyli znowu, jeżeli walczę z dużym, przypominam, to on muszę wygenerować 4 many plus 2 za każdego małego, który jest obecny w tej samej lokacji. Ja 4 many mam już wygenerowane z automatu i ten ziomek, którego za złotówkę opłacę, ten mag, da mi 2 many. Te na dole się nie liczą w tym momencie, bo walczę z dużym, więc te kolorowe na niego nie działają. Więc sumarycznie, jak wydam te 4 many, mam 6, czyli stać mi na to, żeby go pokonać, dużego. I teraz zabieram dużego do siebie, na razie do kręgu. I jeżeli pokonuję dużego, to zawsze biorę jednego z małych, które są obecne, do siebie z powrotem. Więc teraz w tym momencie mam już komplet, jeśli chodzi o moje kręgi i znowu wyczyściłem kolejną lokację. To ma brak ci butelek, żeby ich schować. Brak mi butelek, więc muszę teraz kombinować, jak je zdobyć. Okej, okay, ja idę dalej. Idę tutaj do Akademii Magicznych Sztuk i najpierw ją wykonam, czyli to jest okrągła, czyli przesuwam maksymalny poziom mojej many o 1 w prawo, to znaczy, że już mogę mieć tej many więcej. Tu też od razu, jak przy tym jesteśmy, to mamy minimalną manę, którą zawsze zaczynamy swoją turę. Czyli jeśli to będę miał przesunięte, możemy to 2 razy w ciągu gry przesunąć, to wtedy zawsze jak zaczynam turę, nawet jeśli mam na 0 poniżej, to mogę ten znacznik ustawić od razu na 2, czy też na 1, na wysokość tego wskaźnika. Ok, czyli tak, podniosłem się tutaj o 1, następnie dostaję zwój i od razu dostaję też 3 many, które będzie mi właśnie potrzebne do walki z dżinami, które teraz będę tutaj robił, czyli walczę z niebieskim dżinem i wydaję na to 3 many, przy czym 2 wydam z mojego pomocnika, on mnie nie kosztuje, więc robi to za darmo i 2 dodatkowo dopłacam i dzięki temu mogę zdobyć tego niebieskiego i wrzucam sobie do swojego kręgu. Mogę oczywiście od razu go przenieść i nawet to zrobię, ponieważ no, zbieram niebieski, więc zamykam go koreczkiem. Nie mogę przenieść dżina na butelkę, jeśli nie mam korka, bo dżin by wyleciał z tej butelki. A trzeba go zamknąć. No i to tyle. Brawo. Dobra. Ja bardzo mi zależy na tym, żeby zrobić akcję z marketu, bo potrzebuję butelek. Natomiast żeby zrobić najbliżej, mam market tu i musiałbym przejść przez to centralne pole. I raczej tego unikamy, to może w skrócie powiedzmy, jak to działa. Jeżeli mag tu wejdzie, to może robić obie te akcje, górną i dolną, w dowolnej kombinacji, powiedzmy, nie? Górna
ma dwa bonusy. Albo maksujemy naszą manę, czyli podnosimy ją do maksa, do naszego limitu, albo wydajemy 6 many, żeby pozyskać jokerowego dżina z zasobów ogólnych. Nie z planszy, tylko po prostu z boku. Dolna natomiast mówi o tym, że mogę wydawać zwoje, żeby kupować butelki albo korki, albo odświeżać dwóch moich magów, tych, których mam tutaj pozamykanych. Przy czym koszt takiej akcji pojedynczej, bo mogę to robić ile razy chcę, tak? Jest nieskończoność. I za każdym razem muszę płacić tyle zwojów, ile mam narysowane na moim tutaj tym ograniczniku. Czyli startowo mam 5 zwojów za każdy ten rzecz, więc mega drogo. I raz, że mnie w ogóle nie stać, mam tylko 1, a 2, że to jest nieopłacalne. Jakbyśmy ten znaczki sobie ulepszyli do maksa, to każda taka akcja kosztuje nas tylko 2 zwoje, więc tutaj no warto to robić później, więc niestety odpuszczę tą lokację, bo był to by taki pusty przebieg i będę szedł do tych marketów trochę na raty, więc idę sobie tędy i mogę zrobić obie te akcje, nie? Pierwszą akcją będzie oczywiście książka, czyli archiwa. Jest to kwadratowa akcja, więc tylko jedną z tych rzeczy mogę zrobić i ja sobie odblokuję skrzyneczkę. Wrzucę ją do tego tutaj namiotu, no bo będę tutaj jakby dążył, żeby pójść. No a druga akcja to jest kwadratowa akademia. Czyli tutaj ten kryształek, on mi daje po prostu 3 magii i 1 zwój. 3 many i 1 zwój. No i to wszystko. Nie ma tu, nie ma z kim walczyć. Zresztą ja i tak na razie nie chcę walczyć, bo nie mam za bardzo miejsca. Okej, ja idę sobie tutaj do tawerny. W tawernie będę chciał pozyskać maga. Mogę pozyskać, z racji tego, że to jest kwadratowa akcja któregoś z tych dwóch. A pozyskam tego na razie po taniości. Pewnie. On jest do niebieskich, których zbieram, więc mi się przyda. Kosztuje tylko moneta, tutaj z monetami jest ciężko niestety. No i na razie tyle. Czekaj, czekaj. Pomyłka. Większego wezmę, przecież. Biorę większego. W sensie droższego, który daje więcej many po prostu. Dobrze. Ja kontynuuję moją podróż na rynek, czyli idę sobie tutaj. Od razu mówię, że nie będę walczył z magami, że z dżinami, bo mi się to nie opłaca, więc po prostu tracę jedną manę, tak, jako konsekwencje. Natomiast będę robił oczywiście zakupy u krawca. Jest to okrągła lokacja, więc mogę za 3 monety, które wydaję, dostaję 2 korki, kupuję 2 koreczki, bo korki oczywiście kupuje się u krawców, czego nie rozumiecie. I mogę jeden strój sobie kupić. To jest wytwórca magicznych przedmiotów, to są magiczne korki, to nie są krawty. No dobrze, niech ci będzie. No i teraz tak, to na razie mnie nie interesuje, w sensie płaszcz, bo zasłoni mi moją umiejętność tutaj, ja nie chcę tego za bardzo zasłaniać. Mógłbym sobie zasłonić kapelusz, który już mam zużyty, ale wezmę chyba laskę, która ma jednorazową umiejętność, co prawda na razie z niej nie skorzystam, ale jest całkiem spoko. Tak, wrzucam sobie laskę, ona ma jednorazową umiejętność, jak ją skorzystam, to wydaje 2 zwoje, żeby dostać 2 korki. Natomiast skompletowałem cały strój i tutaj mam oznaczone taką malutką ikonką, że jeżeli uda mi się skompletować cały strój, to właśnie przesuwam ten znacznik, ten minimalny many o jedno pole do przodu. I teraz zawsze, jeżeli zaczynam rundę, to przynajmniej z jedną maną. Jeżeli nawet się wyzeruję w poprzedniej rundzie, to i tak zawsze z jedną maną zacznę. I tak jak Gandalf wspominał, ten znacznik maksymalnie 2 razy się przesunie na grę. Drugi się przesunie, jak wyczyszczę moje te tajne ścieżki. I wtedy ten znaczek się odblokowuje i mam przesunięcie drugie. No ale na razie robiłem to tylko raz. Zawsze jak przesuwa się ten znacznik, dostaje się natychmiastowo 2 many, to też jest narysowane na tym znaczniku. Dokładnie. Okej. Okay. Tak, ja jeszcze bym chciał wrócić do mojej poprzedniej rundy, ponieważ zrobiłem akcję z kielicha, a wziąłem sobie płaszczyk, który mówi, że jak robię akcję z kielicha, zawsze dostaję monetę, więc tylko celem uzupełnienia jeszcze jeden pieniądz. No dobrze, po co te nerwy? Tak, tylko mówię. I wszystko. Ja tak, wszystko, no. No dobrze, ja jedę sobie tutaj na... Archiwa? Archiwa. Mógłbym też pójść tutaj, musiałbym Bartkowi zapłacić, żeby robić tę akcję stąd, bądź też mógłbym sobie poprzeskakiwać w tą stronę, bądź w tą. Natomiast zależy mi na tej akcji i tutaj idziemy. Czyli tak, najpierw mogę zrobić akcję ze zwojów, z archiwów. Dołożę sobie znacznik. Muszę robić dwie różne, nie? Tak, dwie różne robię. Dołożę sobie znacznik i to będzie znacznik nożyczek. Dołożę go w... To są nożyczki? No na pewno, takie w kształcie kielicha. Ale dobrze, nie będą kielichy, bo kielichy dają mi jeszcze pieniądze, więc niech będzie to tu. I to była wykorzystanie akcji z archiwów, czyli dołożenie jednego sekretnej ścieżki, tak zwanej. No i teraz będę chciał walczyć oczywiście z dżinem. I to będzie niebieski dżin. I teraz tak, żeby z nim powalczyć, muszę wygenerować 4 magii. Mogę jednorazowo walczyć z obydwoma naraz, czyli musiałbym łącznie 8 wygenerować. Natomiast no aż tyle nie mam, żeby to zrobić. Natomiast mam tak, jedną manę stąd, 2 monety płacę mojemu magowi, który daje mi natychmiastowo 2 many,
i daje mi jeszcze jedną manę, jeśli walczę z niebieskim dżinem. I te kolorowe many, które dostajemy, to są do każdego dżina, z którym walczymy w tej rundzie. Czyli jeśli bym walczył z dwoma niebieskimi dżinami, to do każdego dostałbym plus jeden, czyli łącznie bym dostał dwa. Więc tutaj można sobie fajnie rozpatrywać, w których lokacjach są jakie dżiny i wtedy pod to też te karty brać. Natomiast mam tylko jeden, bo jest tylko jeden dżin, więc dostaję łącznie trzy. Jeden zapłaciłem, czyli to są cztery. Czyli jest to wymagany poziom magii, który jest mi potrzebny, żeby pokonać tego niebieskiego dżina, którego na razie dokładam sobie do mojego koła, z uwagi na to, że no, brakuje mi jeszcze korka, żeby go zamknąć. Jeśli to zrobię, to będę mógł już skorzystać z jednego z tych bonusów. No i to by było tyle. No ja w końcu doszedłem do tego rynku, gdzie chciałem dojść. Przy czym najpierw sobie skorzystam z akcji ze skrzyneczki, czyli po prostu dobieram, jest to kwadratowa oczywiście, czyli dobieram jedną skrzynkę, a wezmę sobie tą, powiedzmy teraz. I jest to skrzynka, która daje mi dwie monety i jedną brązową butelkę, co nie jest za fajne dla mnie. Znaczy fajne i niefajne. Dwie monety i brązową butelkę i teraz z racji tego, że mam tą umiejętność właśnie nie za fajną, muszę natychmiast wrzucić do niej dżina, jeżeli mogę. A mogę, bo jokerowy dżin wchodzi do dowolnej butelki, więc muszę go w tej butelce zamknąć. I to właśnie jest to, że ta moja przeszkoda mi troszeczkę przeszkadza w tym momencie, że jakby jeżeli bardzo bym chciał go zostawić, bo na przykład nie miałbym dwóch czerwonych, a chciałbym, żeby on był jako czerwony, no to już nie mogę tego zrobić, nie? Muszę go wrzucić od razu, jeżeli mogę. No mogłem. No i dobra, to była akcja ze skrzynki i teraz robię sobie akcję z marketu. Przy czym jest to kwadratowy market, więc mogę wybrać tylko jedną opcję. Ja jeszcze nie byłem nigdzie, więc tak naprawdę wszystkie cztery mam dostępne te namioty. Jeżeli poszedłbym tutaj, no to muszę Gandalfowi zapłacić zwój albo monetę. No ja na razie pójdę tutaj. Czyli za jeden zwój, wydając jeden zwój, dostaję butelkę i korek. Oczywiście wezmę sobie butelkę ognistą i koreczek. I znowu natychmiast muszę tego ognistego maga tutaj umieścić. I gdyby to była ognista butelka, to już miałbym te trzy skompletowane, natomiast no, nie jest to ognista butelka, więc na razie nie mam trzech kompletnych, bo muszą być trzy kompletne dżiny, trzy zamknięte dżiny tego samego koloru. Duży jest każdym, ale w zależności od tego, jakiej butelce, tak odpowiada. No on jest brązowy, więc nie działa mi jako czerwony, nie? No ja oczywiście pójdę do lokacji, którą sobie przygotowałem, czyli tutaj. Najpierw skorzystam z Akademii Magii. To jest kwadratowa, więc dostaję jeden zwój i dostaję od razu trzy magii. A następnie skorzystam z kielicha, czyli pozyskam jedną z tych kart. A na razie pozyskam tą najsłabszą. Mam kolejnego pomocnika. Tu nie mamy limitu pomocników, możemy mieć ile chcemy, natomiast no, nie kosztują, żeby ich używać. I są prawie że jednorazowi, ponieważ są akcje lokacji, gdzie możemy ich odtapowywać. I zawsze jak robię akcję z kielicha, dostaję jedną monetę. A, masz rację. Ja zawsze jak robię akcję z marketu, dostaję jedną monetę. Dobrze, że przypomniałeś. No niestety teraz mam słaby wybór znowu, bo mogę iść albo tutaj i wziąć sobie co prawda dwie skrzynki, to jest całkiem spoko, tylko skrzynki to jest takie mega losowe. Albo iść tu i dostać ten teoretycznie lepszy bonus tutaj, przy czym ja go nie potrzebuję. Dobra, idę na skrzynki. Sekretne katakumby, z okrągłego pola mogę dobrać dwie skrzyneczki. No ja sobie wezmę najpierw dwie, obie stąd i po kolei. Ta daje mi dwie monety, jeden zwój po prostu, a ta... O, jest w końcu coś z kluczem. Daj mi dwie monety i możliwość otworzenia nowego kręgu za klucz. Przy czym nie jest to obowiązkowe oczywiście, nie muszę tego klucza wydawać. No dobra, skorzystam z tego. Czyli wydam ten klucz, żeby otworzyć ostatni mój krąg do łapania. I ten krąg daje mi umiejętność taką, że przesuwam się moją blokadą o jeden. Teraz w momencie, kiedy bym robił akcję z fontanny, to każdy tutaj koszt to jest 4 zwoje na każdy z tych umiejętności, powiedzmy, nie? I mam wszystkie cztery kręgi odblokowane, więc no mam miejsce, gdzie tych dżinów mogę trzymać. A i teraz mogę walczyć. Mogę walczyć. No i właśnie to jest problem taki, że kurczę, już mam jedną brązową butelkę, którą dostałem trochę przypadkowo. Więc powinienem iść w brązowe dżiny, a akurat tutaj nie ma. Z drugiej strony mało jest też białych, widzę. Na razie tylko dwa białe wyszły w ogóle w grze, więc prawdopodobnie jeszcze jakieś się pokażą, więc po prostu zawalczę sobie z białym dżinem z tych czterech, nie? Biały kosztuje 4 many, ja te 4 many mam, więc wydaję i po prostu go biorę. Mam gdzie go trzymać, więc go trzymam. Teraz jakbym dostał białą butelkę, to od razu muszę go tam umieścić, bo mam też korek. No i dobra, i to tyle. Mhm. Dobrze, ja idę do szewca, fryzjera, czy kogo tam. Wytwórca magicznych przedmiotów. I teraz tak. Dobrze, w pierwszej kolejności kupię sobie
jeden przedmiot, czyli muszę wydać 3 monety, aby dostać 2 koreczki. To akurat jest fajne, że dostaję korki. I muszę jeden przedmiot pozyskać. Ja wezmę ten stafa, który za otwieranie skrzyni będzie dawał mi jeszcze manę. Czyli tutaj. Jeszcze brakuje mi jednej rzeczy. I to było z nożyczek. No i teraz robię walkę z dżinami. I będę chciał pozyskać brązowego dżina. Kosztuje mnie to 4 magii, żeby go pokonać. Ja mam tylko 3. Jak zapłacę monetę, dostanę jeszcze 1. I to oczywiście zrobię. Czyli dostanę 1, dostaję też 1, gdybym walczył z niebieskim, aczkolwiek niebieskich mam już 3, już nie potrzebuję. Więc tego tapuję, 3 many wydaję. I dostaję brązowego maga, którego również mam Gina, gdzie mogę go położyć. Mógłbym też teraz go do butelki włożyć, jeśli miałby miejsce. Nie ma jakby potrzeby przechodzenia przez te kręgi. Można od razu, jeśli ma się korek i butelkę, od razu wrzucać ich do butelki. Dobra, ja zrobiłem wszystkie swoje akcje i teraz będę chciał zrobić tą akcję dodatkową. Czyli dorzucam Gina i go zamykam w butelce. Jeśli mam 3 butelki tego samego koloru, w tym przypadku 3 niebieskie, które są zamknięte dżiny, to nie muszą być niebieskie dżiny, to mogą być też jokerowe, to w tym momencie mogę zdobyć tak zwane trofeum i to jest ta planszetka w tym miejscu. Trofeum mamy 3 poziomów, pierwszy, drugi, trzeci i zawsze jeśli robię to pierwszy raz, biorę któreś trofeum z pierwszego poziomu, jeśli robię drugi raz z drugiego i na koniec z trzeciego, jeśli uda nam się to zrobić, bo to nie zawsze się udaje. Działa to w taki sposób, że te 3 buteleczki po prostu odrzucam i następnie jedno z tych 3 trofeów sobie dobieram. Pierwsze trofeum daje mi dowolny z przedmiotów i dodatkowo butelkę dowolną. Drugi pozwala mi odblokować jeden z tych elementów, ten pierwszy zawsze po kolei i korek. To daje mi 3 monety i dowolnego maga, który jest na planszy. I ja zrobię sobie kolejnego maga. Ponieważ magowie są fajni, a to daje też pieniądze na nich. Czyli biorę sobie te trofeum, czyli dostaję od razu 3 monety i dowolnego maga sobie mogę pozyskać. Czyli 3 monety do puli i dobiorę maga tego. Dokładam sobie go tu do puli. To jest mag, który ma również klucz, więc natychmiast ten klucz również tutaj dostaję. Natomiast te trofeum odwracam na drugą stronę. To jest informacja tylko, że dostaję 30 punktów. De facto jest to wymiana dżinów po prostu na punkty. Znaczy, wychodzi punkty, na punkty są takie same, tak? Bo każdy dżin zamknięty w butelce daje 10 punktów, więc to jest dokładnie ta sama wartość, ale dodatkowo dostałem jakiś tam fajny bonus. No i to by było wszystko, jeśli chodzi o moje akcje. Jestem gotowy do kolejnej walki z dżinami. No okej, ja sobie tylko idę tutaj. Zrobić akcję z archiwów i to jest kwadratowa akcja, więc tylko jeden mogę bonus zrobić. No ja po prostu zdejmę ten kieliszek, czyli ostatnią tą akcję, której jeszcze nie mam blokowanej sekretną ścieżkę i dorzucę go tutaj w to miejsce. Dzięki czemu odblokowałem sobie moje archiwa, czyli ściągam ten żeton tutaj, dokładam go do archiwów głównych i to mi informuje teraz, że od tej pory zawsze jak będę robił akcję archiwów, to mam lepsze akcje do wyboru. Też jedną lub dwie różne z tych, no ale wiadomo, że to jest na przykład więcej kasy, więcej tam bonusów, odświeżania gości i jeszcze dodatkowo na przykład klucze, jeżeli bym odblokowywał krąg, nie? Czyli teraz już mam odblokowane lepsze te archiwa. Natomiast no już nie dokładam żetonów, bo już ich nie mam, nie? Wyczyściłem się. A i oczywiście, jeżeli odblokowałem wszystkie 4, to właśnie zacząłem grę z jedną maną. To też ważne, bo... Rundę, nie? I teraz przesuwam mój znacznik, ten minimalnej many o 1 i dostaję 2 many. Dzięki temu, że go przesunąłem już, więcej w grze on się nie przesunie. No ale masz zawsze 2 many na starcie. Tak jest. Jest to wspaniała wiadomość. No idę dalej. Idę na namioty. W namiocie mogę zrobić jedną z rzeczy. I ja pójdę sobie na tą lokację tu, na ten namiot. A bo ważną rzeczą trzeba przestawić gościa. Jest to na przykład taka umiejętność jednorazowa tej laski, że możemy ją zużyć, żeby korzystając z namiotu, nie przestawić gościa i zrobić tą akcję tą samą, co byliśmy. Mhm. Okej, okay, w tym miejscu, w tym namiocie wydaję jeden zwój, aby odblokować 3 swoich magów. Ta ikonka mówi o tym, że mogę 3 karty magów odwrócić na aktywne. Czyli sobie ich odwracam, no i już mam ekipę gotową do walki z dżinami. No to super jesteś. No widzisz. Chciałbym skorzystać z Bartka żetonu, ale mi nie pozwoli, więc... Z tego? Z tego zielonego. Niestety nie można korzystać z innych graczy żetonu, więc szkoda.
Ja idę teraz oczywiście też na ryneczek Lidla i robię tam akcję podwójnie, ponieważ jest to okrągła. I teraz za każdym razem, jak robię akcję, nieważne czy okrągłą, czy podwójną, dostaję jedną monetę. Monet mam dość sporo i będę chciał teraz je trochę powydawać, bo mogę zrobić, odwiedzić dwa namioty. Najpierw oczywiście muszę się przestawić, więc idę sobie do tego namiotu i mogę tutaj kupić butelki. I kurczę, ja chyba kupię trzy różne od razu, bo kasy mam dość sporo na razie. Czyli wydam 4 monety, żeby kupić 3 różne butelki. No i wydaję 4. I kupuję butelkę ognistą. Kolejność w tym momencie nie ma znaczenia, bo kupuję je wszystkie naraz. Natomiast i tak będę do ognistego chciał wrzucić od razu. Ognistą, białą, no bo białego już mam miejsce. I tą brązową, bo będę kontynuował, próbował zamykać brązowe. I teraz natychmiast muszę jednego zamknąć dżina. No powiedzmy, że ognistą wziąłem pierwszą, więc ognisty idzie. I przypominam, muszę to zrobić, bo mam tą karę jakby, nie? Normalnie to mógł robić to, kiedy chcę, tak jak Gandalf. Zagnałem wszystkich trzech, więc zaraz sobie wezmę bonus któryś. Natomiast dokończę tylko sobie tą akcję, czyli przestawię mojego kupca w inne miejsce. I teraz przestawię tego ziomka. Na początku chciałem iść tutaj, żeby sobie dostać dwa zwoje, natomiast będę teraz chciał walczyć z brązowym dżinem, więc muszę niestety iść tu do Gandalfa, przez co muszę mu zapłacić albo złotówkę, albo zwój. Na razie mam więcej kasy, więc zapłacę mu złotówkę. No i dodatkowo wydaję jeden zwój, żeby pozyskać, odświeżyć trzy karty. No ja mam dwie tylko, co prawda, ale dzięki temu będę mógł walczyć z dżinami. I zrobię to od razu. Czyli walczę z brązowym. Muszę wygenerować 4 many. 3 są tutaj i jedna jest z tej wróżki. Po prostu za darmo, bo tu nie muszę płacić. I tego brązowego sobie od razu biorę. Na razie nie mam korków, żeby go zamknąć, więc sobie zostaje tutaj w moim kręgu. I to były wszystkie akty, które zrobiłem z planszy, natomiast, tak jak mówię, uzbierałem trzech ognistych, czyli ich usuwam, tak samo jak Gandalf. I biorę jeden żeton tego pierwszego trofeum i ja poproszę ten górny. Ten górny, on mi daje natychmiast jedną butelkę dowolną i jeden kawałek stroju dowolny. Od razu go obracam, 30 punktów. Butelkę wezmę sobie brązową, żeby, bo tu będę się trochę ścigał z Gandalfem, widzę. A kawałek stroju... Takie bez szału są te stroje. No dobra, wezmę ten środkowy kapelusz. To jest jedyny strój, który w tym momencie coś mi da, bo ma tą umiejętność pasywną. Liczba strojów w tym momencie tych kompletów nie ma znaczenia. Są takie cele te finalne, które czasami za to punktują, natomiast u nas to w tym momencie nie ma żadnego znaczenia. No dobrze, ja sobie idę dalej tutaj. Idę do katakumb. Jak robię akcję katakumb, natychmiast zostaje jedną manę z mojej laski. Ona dobrze świeci w katakumbach. No i teraz z tego mogę dobrać dwie skrzyneczki. Czyli dobieram dwie. Patrzę, co mamy. Czyli tak. Z pierwszego dostaję dwie monety, jeden zwój. I z drugiego dostaję dwie monety. I mogę wydać klucz, żeby przesunąć się o jedno pole na tej sekcji. Więc na razie tak. 4 monety i zwój. I czy chcę wydać klucz i przesunąć się? To jest o tyle problematyczne, że normalnie pewnie bym chciał, gdyby nie to, że mamy cel, który punktuje nam w taki sposób, że jeśli maksymalnie jestem na 6 poziomie tego znacznika, to w tym momencie dostanę 8 punktów. Jeśli go przesunę, no to już ich nie dostanę i dodatkowo klucz, jeśli wydam, stracę też kolejne 3 punkty, więc... To jest ile maks? 9. Więc można sporo tutaj stracić, a zyskać tak naprawdę tylko no, maksymalny poziom many i ewentualnie obniżenie kosztów korzystania z akcji środkowej. Za akcje środkowe jeszcze wykorzystamy na koniec gry, więc to też się opłaca robić. No, ale zrezygnuję z tego, czyli nie będę tej części tutaj sobie otwierał i to odrzucam po prostu. Czyli to jest akcja ze skrzyneczki. No i następnie mogę walczyć z dżinem. No i co? Będę walczył pewnie z dużym. Duży. Tak, duży jest za 6, ponieważ on sam daje 4 i 2 daje ten mniejszy. Tylko zanim to zrobię, najpierw mojego brązowego wpakuję do butelki, żeby sobie zrobić miejsce. A następnie muszę wygenerować 6 many. Jeden mam oczywiście stąd. I potrzebuję jeszcze 5 z moich magów, czyli tak naprawdę tu mam 1, 2 i 2. Czyli jak tu muszę zapłacić 2 monety. I z tego dostaję 2. Przypominamy, że te kolorowe efekty do walki z bossem się nie liczą, więc no w tym przypadku one nie działają. Więc tylko dostaję tą normalną manę, czyli to jest 2, 1 i 2, czyli to jest łącznie 5 many i 1 wydałem. Czyli już 3 karty musiałem zużyć, no ale dzięki temu pozyskuję dużego bossa. I bonus za wzięcie bossa jest jeszcze wzięcie kolejnego małego, który jest w tej samej lokacji.
No i teraz dokładamy tylko do nowych dwóch, ponieważ tutaj się zwolniło miejsce, duży zniknął. Ja z tego namiotu idę sobie tu. No i mam dwie pojedyncze, dwie gorsze akcje. Najpierw skrzyneczki, czyli jedną sobie po prostu dobieram. I ona mi daje złotówkę i zwój. Jeżeli wydałbym klucz, to dostałbym, mógłbym odblokować jedno z moich sekretnych przejść. I takich nie mam. Raz, że nie mam klucza, dwa, że tych z przejść już nie chcę odblokowywać, więc po prostu dostaję złotówkę i zwój. Następnie mogę zrobić akcję u krawca, tą gorszą, czyli wydać dwie monety, żeby dostać korek i jakiś strój. Ja wydam te dwie monety. Przede wszystkim, żeby wziąć korek. Na tym mi bardziej zależy. Bo na stroju, zanim coś kupię jeszcze, to wydam ten, zużyję umiejętność tej laski, czyli wydam dwa zwoje, żeby dostać dwa korki. Dzięki temu tą umiejętność obracam, no i teraz jakby opłaca mi się wziąć laskę, bo będę miał tam jakąś dodatkową umiejętność. Ta laska ma taką umiejętność jednorazową, tak jak mówiłem, że jak robię akcję na markecie, to po prostu mogę ją zużyć, żeby nie przenosić mojego mipla. Czyli robić w tym samym miejscu. No i teraz mam, dobrałem trochę korku, więc natychmiast muszę te dżiny pozamykać. Brązowy idzie do brązowy, białej do białej, bo muszę to zrobić. I zamykam te buteleczki. Mam teraz dwóch brązowych zamkniętych i jednego białego. Mhm. No i tyle. A i oczywiście zacząłem z dwoma znacznikami many tą turę. Tak jest. No dobrze, jedę do wytwórcy magicznych przedmiotów i mam tutaj też moją skrzyneczkę. Czyli tak, najpierw ze skrzyneczki dostaję tutaj jeden many, jedną skrzynkę dobieram i patrzymy, co tam ciekawego jest. No, po prostu trzy pieniądze. Nie ma żadnych fajnych bonusów. Czyli trzy monety. Natomiast u krawca, to jest zwykły krawiec, czyli wydaje dwie monety, aby dobrać jeden korek, których mi brakowało, i jeden kawałek stroju. Będzie to ten środkowy, żeby dopełnić już. Mój mag nie biegał na golasa, żeby miał już czapkę założoną. Czyli pasywnie będę dostawał zawsze monety z tej lokacji. Natomiast wypełniłem całego maga. Jako bonus przesuwam ten znacznik o jeden i dostaję od razu dwie many za przesunięcie znacznika. I to by było na tyle. Mhm. No okej, ja idę tu w dół. Czyli będę robił akcję z lepszego kielicha, czyli z lepszej tawerny. Mogę puskać dowolnego gościa i biorę klucz. Ja klucz i tak biorę zawsze. Natomiast wezmę sobie lepszego ziomeczka, oczywiście tego, nawet tego ostatniego. Gdzie ciebie, no? Trzymamy. On jest dość potężny. I teraz to była akcja z kielicha. Następnie będę walczył z tym brązowym ginem. On kosztuje 4 i ja tak naprawdę nie wydam żadnej mojej many uzbieranej, chociaż w sumie mógłbym, bo i tak ją odzyskam. No ale ten ziomek sam z siebie daje mi, jak zapłacę dwie monety. Mógłbym zapłacić dwie monety, żeby skorzystać z tego maga. On daje 3 many plus 1 do brązowego, akurat brązowym będę walczył, więc w zasadzie on sam by mi pokonał tego dżina, ale to kosztuje dwie monety, a ja i tak te dwie many, które teoretycznie bym zaoszczędził, to i tak odzyskam, więc wolę wydać tego, bo wydam tylko jedną monetę i co prawda go zużyję i on mi da dwie many plus akurat kolorowych nie daje żadnych, a te dwie many zużyję, no ale mówię, one mi i tak wrócą, więc po prostu zaoszczędziłem jedną monetę. I pokonuję tego brązowego. On idzie od razu do butelki, bo muszę, jeżeli mogę, to muszę go zamknąć. No i w tym momencie uzbierałem 3 brązowych, bo akcję wszystko zrobiłem, nie? Mhm. 3 brązowych, czyli ich usuwam i dostaję bonus z kolejnego tam trofeum. Dobra, ja poproszę ten środkowy. Ten? Mhm. Czyli on mi daje natychmiast dowolną butelkę i 2 zwoje i oczywiście zamienia się na 30 punktów na koniec gry. 2 zwoje i dowolna butelka. No ja z racji tego, że już mam jednego białego zamkniętego, więc spróbuję jeszcze zebrać 2. Przy czym no nie będzie to łatwe, bo jeden jest tutaj. Musiałbym już szukać jokerowych. No ale może się uda, zobaczymy. Jeszcze jest szansa. Okej, okay. Ja idę teraz do marketu. To jest duży market, więc mogę zrobić 2 rzeczy. Pierwszą pójdę na sam górny namiot, czyli za jeden zwój dostaję dowolną butelkę. No będzie to brązowa butelka. I jeden korek. Korek mój. Dodatkowy korek. Dodatkową akcją, bo to jest duża, muszę zrobić jeszcze jedną. Czyli przeskoczę sobie na zakup butelek, bo nie mam, a już nie ma miejsca. I też kupię za 4. 3 różne. 3 różne. Dużo, nie? Wydam 4. I kupię 3 różne butelki. Na pewno kupię brązową, żeby mieć do kompletu. Mam dżina czerwonego, ognistego, więc na pewno też tam kupię. No i też może białego. Też nie białych ty zbierasz, niebieskich nie zbierasz, nie?
Nie, dobra, wezmę białego. Rywalizacja. Niech będzie, co ty? Dlatego mnie straszysz, bo wiem, że nie będziesz biorą białych. A butelki na koniec gry punktują, w naszym przypadku. Okej, okay. To jest wykonanie tej akcji. Teraz muszę walczyć z dżinami. Najpierw sobie zamknę jednego dżina w butelce. I teraz będę walczył z dużym dżinem. Żeby walczyć z dużym dżinem, muszę wydać dwa więcej, czyli 4 plus 2, 6. Ja mam 3 many. Jak zapłacę 2 monety, dostanę jeszcze 2. To mam już 5 i brakuje mi jednej many, ale ją sobie zdobędę odrzucając kluczyk. Kluczyk daje mi natychmiastowo 1 many. Czyli mam 6, dzięki temu zyskam dużego dżina, którego od razu sobie wrzucę do butelki. A tego małego, którego dostaję jako gratis od życia, wrzucam sobie do tego okręgu. Pozbyłem się wszystkich dżinów i to był ostatni duży, więc, znaczy ostatni duży z tej lokacji, czyli dokładamy 2 nowych. Z czerwoni wyszli. I teraz mam już też 3 brązowe butelki, więc mogę również skorzystać z czegoś z tych fajnych bonusików i to zrobię. Czyli odrzucam 3 brązowe butelki z dżinami, one są zakorkowane oczywiście. I mogę dobrać jeden z tych 2 bonusów. No ja wezmę te 3 pieniądze maga, bo to są tylko czyste punkty, a to jest jednak fajniejsze. Czyli dostaję natychmiast, tu dostanę 30 punktów, to sobie kładam na górze. 3 monety i dowolnego maga. A wezmę tego, ten jest całkiem fajny. Więc sobie tego pozyskam. Jeszcze go widać. Już staję poza ten. I dostaję oczywiście kluczyk, bo to jest ten lepszy. Dobra, ja moim sobie tutaj spaceruję na obrzeżach miasta i dochodzę aż do tego miejsca. Dostaję oczywiście 2 many na początku gry, rundy. I teraz mogę zrobić akcję z akademii oraz akcję z archiwów. Zacznę sobie z archiwów, czyli dostaję jeden z tych 4 bonusów już lepszych, bo przypominam, mam odblokowane te lepsze archiwa. No ja sobie odświeżę 2 magów tutaj, nie? Tych akurat, których mam pozamykanych. Będę miał ich do walki w przyszłości. I to była akcja z archiwów. Teraz akcja, i zawsze jak robię akcję z archiwów, dostaję monetę. Nawet jeżeli jest to akcja z tej ukrytej ścieżki. A akcja główna Akademii pozwala mi dobrać jeden zwój i 3 many zostać. Czyli many dostaję na maksa i jeden zwój. Ja jedę do skrzyneczek, do katakumb. Jak robię skrzyneczki, natychmiast dostaję manę. A, startowo zawsze dostaję manę na początku rundy. I teraz robię akcję ze skrzynki, czyli dostaję kolejną manę. No i dobieram jedną skrzyneczkę. I znowu pieniądze i zwój. Jakieś słabe te bonusy tutaj mi wchodzą. Ja idę do krawca. Lepszego. I zużyję wszystkie monety, niestety. No ale zrobię to. Czyli wydaję 3 monety, wszystkie, które miałem. Żeby pozyskać 2 korki. I żeby wziąć sobie jeden z tych moich strojów. No dobra, wezmę sobie tą buteleczkę za darmo. Czyli kupię kapelusz. Przygrywa mi co prawda umiejętność i od razu... Nie, od razu nie skorzystam, bo ja będę musiał potem zamykać natychmiast. Na razie niech sobie leży. I to jest akcja z krawca. Teraz będę walczył z dużym dżinem. Czyli on ma siły 6, bo 4 plus każdy jest sąsiadujący. I ja mam 5 po prostu. I jedną manę tu sobie wygeneruję za darmo z tego mojej małej rusałki. I dzięki temu pokonałem dużego dżina. Jako nagrodę dostaję małego. Duży od razu idzie do butelki, bo musi iść. Nie mogę go sobie trzymać obok, jeżeli nie mogę. A niebieski nie ma gdzie. Jeżeli bym nawet teraz odblokował z tą niebieską butelkę, to musiałbym go włożyć, dlatego na razie czekam z tym. I to wszystko, jeśli chodzi o mnie. Wyrzucamy tu wychodzą 2 nowych. I został nam tylko jeden biały, jeden boss. Został nam jeden tylko boss, więc tak naprawdę no, gra się zbliża ku końcowi. Dobrze, no jedę tutaj do tego zwoju, znaczy do archiwów. No i teraz mogę zrobić jedno z tych, dwie mogę łącznie zrobić rzeczy z tych wszystkich. Pierwszą zrobię tom, czyli odblokowanie portalu, który ten natychmiastowo daje mi 2 magii. Czyli dostaję 2 magii i sobie odblokowuję ten miejsce na przechowywanie nowych dżinów. Magiczny krąg. Tak jest, magiczny krąg. A dodatkowy bonus mogę dobrać jeszcze dołożenie znacznika, 2 monety, zwój, bądź odblokować maga. Wydaje mi się, że znaczników już nie będę dokładał, bo troszkę nie ma... Chociaż nie jest gdzie dołożyć. Nie, dobra, ja tylko sobie odblokuję maga. Tak, czyli skorzystam z tego efektu, czyli jednego maga sobie odtapuję. Taki za darmo daje 2 many, więc jest całkiem spoko. Walczyć z brązowym? Tak, chcę walczyć z brązowym. To kosztuje mnie 4 magii.
Ja mam 4, wydam te 4. 3, 4. I po prostu pozyskuję sobie tego gościa do tej nowej lokacji, którą tutaj właśnie odblokowałem. Tak jest wszystko. I teraz jak tu już za drugim razem wyczyścimy wszystkich dżinów, bo najpierw wyczyściliśmy z tym srebrnym, doszło dwóch, za drugim razem już się nie uzupełnia. Czyli ta lokacja już jest wyczyszczona, powiedzmy, nie? Uratowaliśmy to miasto. Dobra. Ja na początku tury dostaję 2 many. Idę sobie do marketu i mogę zrobić i market, i skrzyneczkę. Zacznę oczywiście od skrzynki, czyli dobieram jedną. Dostaję 2 zwoje i jeżeli wydam klucz, to dostanę 3 monety. Wezmę sobie 3 zwoje, bo ładnie wyglądają. I chyba tego nie zrobię, bo tak, kasy za bardzo nie będę teraz potrzebował. Potrzebował jedną monetę, którą i tak dostanę, bo jak robię akcję z marketu, to dostaję monetę, a tylko jedna jest mi potrzebna. Kasa na koniec gry nie punktuje, natomiast klucze punktują, więc ja sobie ten klucz zostawię. I teraz robię akcję z... Robię tylko jedną akcję z tych, myślałem, że robię 2. Pomyliło mi się, więc idę sobie po prostu tutaj i za zwój, który wydam, dostaję butelkę i korek. I koreczek sobie wezmę brązowy, a butelkę białą, żeby domknąć, spróbować domknąć jeszcze jednego tam maga, nie? Gina. Okej. Ja idę teraz tutaj do akademii. To jest mała akademia. Na początku dostaję jedną manę oczywiście. W akademii teraz zostaje jeden zwój i 3 jeszcze magii. Mam już 4. Teraz jestem na lokacji, gdzie mam akademię, czyli dostaję od razu monetę. I mam też kielich, czyli to jest tawerna, czyli dostaję kolejną monetę. I z tawerny mogę zrobić, dobrać jednego maga z pierwszego poziomu. No a mam dużo kasy, więc wezmę tego, który daje dużo magii. Sobie go dorzucę tutaj na razie. No dobra, ja odpalę koniec gry. Czyli wchodzę sobie w tą lokację. Najpierw rozpatruję tą lokację i teraz mogę dostać jeden zwój, 3 magii i drzwi. Znaczy przesunięcie tego znacznika, ale nie chcę go przesuwać. No ale nawet jakby to było obowiązkowe, to i tak zawsze mogę wybrać jakby słabszą akcję z tej lokacji, więc i tak zrobię to. Czyli po prostu dobieram jeden zwój i 3 magii. Magię ustawiam na maksa. Jeden zwój. I to była ta akcja główna. I teraz oczywiście będę chciał pokonać dżinów, czyli znowu muszę walczyć z dużym. Znaczy nie muszę, ale chcę walczyć z dużym. Czyli muszę wygenerować 6 magii, z czego 5 mam. Czyli po prostu wydam złotówkę i tego gościa odpalę. Mam w sumie 7 tak naprawdę. Dobra, czyli wydaję te 5 magii, bo tak naprawdę 5 wydałem, bo 2 tu miałem, 2 miałem wygenerowane. I pokonuję dużego. Razem z dużym idzie do mnie niebieski. Dużego od razu zamykam w butelce, no bo raz, że muszę, a 2, że chcę. A niebieski sobie wędruje tutaj, on sobie poczeka. I co? Odpaliłem koniec gry, to zaraz powiem, jak to działa. Tu się pojawiają jeszcze 2 ostatnich, nie? Tak jest. Ja zrobiłem 3 białe butelki, więc to wszystko spada i dostaję ostatnie trofeum. I ja poproszę to górne, bo to da mi najwięcej punktów, ponieważ na koniec gry zasoby ogólnie nie punktują, punktują w zależności od tego, jakie mamy te cele końcowe. A to mi daje korek, który na koniec gry daje punkty i daje mi kartę dowolnego maga, a mag zawsze idzie z kluczem w moim przypadku, a klucze też punktują i ja poproszę maga, no daj mi tego za 0 ostatniego. Taki, ta gruba rusałka. I klucz. I klucz, który też da mu jakieś tam punkty. I ostatnią rzeczą, którą zrobię, jeszcze zanim skończę, znaczy mam jeszcze jedną turę będę miał, ale zanim to zrobię, to jeszcze sobie zużyję tego, ten kapelusz, żeby dostać niebieską butelkę, którą natychmiast muszę zamknąć w niej dżina, bo mam taką możliwość. Dżin w butelce daje 10 punktów, dżin w kręgu daje 3, więc opłacało mi się to zrobić. A, i teraz odpaliłem koniec gry. Jak to działa? Dokończamy aktualną rundę. To jest takie fajnie na karcie pomocy rozpisane. Jeżeli któryś gracz odpali koniec gry, czyli wyczyści wszystkich srebrnych magów, to dogrywamy tą aktualną rundę do końca. Gandalf jest ostatnim graczem, więc on będzie kończył rundę. Zagrywamy jeszcze jedną i na koniec możemy odpalić umiejętności z fontanny, które tam dadzą jeszcze nam jakieś zasoby ewentualnie potrzebne na koniec gry. Więc tak naprawdę ja mam jeszcze jeden ruch, Gandalf 2 i każdy z nas ma umiejętność centrum miasta. Okej, okay. Jedę do manufaktury przedmiotów. Pozyskam sobie za 3 monety. 2 koreksy. 2 korki. I jeden ten środkowy kapelusz. On mi zablokuje zdolność, ale już z niej nie skorzystam. Natomiast mam na jednorazową efekt, który pozwala mi wirtualnie jakby zdobyć 3 many, które posłużą do walki z dżinami. Nie przesuwam tego znacznika, tylko posłany jest dodatkowo do tej puli. No i teraz właśnie będę walczył z obydwoma.
dżinami. Tak, bo to ważne, że do wcześniej wspominaliśmy, można walczyć ile ma się chce, nie? Tylko trzeba wygenerować odpowiednią liczbę many. Tak, tylko zanim to zrobię, najpierw sobie powrzucam tych, których mam do butelek, tak? Czyli tych dwóch wrzucę do butelek, żeby sobie zrobić miejsce na tych nowych. I teraz powalczymy sobie. Potrzebuję wygenerować łącznie 8 many, bo ich jest dwóch, każdy jest warty 4. Przy czym jeden jest koloru białego, drugi brązowy, czyli mam tego, który daje mi do białych, czyli z tego bym dostał 3 many. Mam 4, to jest 7. Dobrze, ja wydam swoje many, tak? Czyli tak, 4 many wydaję i potrzebuję jeszcze 4, czyli co, wydam te 2 i te 2, to jest za jedną monetę. W sumie 8. Mam 8. Zostaje tych dwóch, no i ich sobie dokładam w tym miejscu. No i też to punktuję na koniec. Mhm. I mam ostatnią rundę, czyli każdy z nas ma jeszcze po ruchu. I teraz tak, no mam dwie opcje, tak naprawdę trzy, ale to i tak zrobię na koniec gry, więc tego nie robię. Mogę iść tu albo tu. I w zasadzie zależy mi na akcji kielicha, którą mam tu i tu. No dobra, pójdę tu, ale tylko zrobię akcję z kielicha, czyli po prostu z tawerny pyskam innego gościa. Pomniejszego, no tam już nieważne, który, daj mi tam obojętnie tego bliżej ciebie na przykład, a może być ten. Natomiast ja zawsze jak dobieram gościa, to dostaję klucz, a klucz daje mi punkty, więc to się opłaca. Mógłbym ewentualnie zrobić akcję nożyczek, przy czym nie mam kasy, żeby to zrobić. Także nie mogę tego zrobić. I ewentualnie jak zastępuję, jak nie chcę zrobić akcji, to mogę zawsze na karcie pomocy jest napisane, że mogę wziąć kasę, albo dwa kasy, albo dwa many, albo po jednym z tego zasobu. Przy czym to i tak mi nic nie da, bo ani kasa, ani mana, tu zaczynam szybko się z dwoma, ani kasa, ani mana nie punktuje na koniec gry, więc po prostu nie robię tej akcji i tyle, nie? I to jest wszystko. Dostałem klucz, który dał mi 3 punkty i tak naprawdę to wszystko. Mhm. Okej, no ja na starcie oczywiście dostaję jedną manę do znacznika. No i też za bardzo wyborów już nie mam, więc pójdę tylko do namiotu. I za jeden zwój pozyskam sobie butelkę z... Nie, butelkę z korkiem od razu. To jeszcze musisz mi zapłacić. Bartkowi płacę monetę. Jest. Już mi się do niczego nie przyda. No ale zawsze warto mieć niż nie mieć. I ja sobie kupię po prostu już dowolny jakby z butelkę i dowolny korek. Jakby był jakiś inny. I od razu sobie zamykam jednego dżina. Mhm. Okej, okay. Zrobiliśmy wszystkie rundy. Natomiast na koniec gry zawsze możemy odpalić fontannę. Okej, to jeszcze się szybko cofnijmy, bo jednak skorzystam z tego bonusu, czyli nie wykonałem tej akcji w ogóle, więc mogę zamiast tego, jeżeli nie wykonuję akcji głównej, tej podstawowej lub zaawansowanej, mogę wziąć dwa kasy, albo dwa punkty, dwa many, albo po jednym. Ja potrzebuję dwa kasy. No, przypuśćmy, że nie wiedziałem, że Gandalf mi dał kasę, bo tak to wziął jeden, ale powiedzmy, że nie wiedziałem, więc biorę dwa kasy. I teraz, na koniec gry odpalamy fontannę. Odpalamy i górę, i dół. Góra działa w ten sposób, że dostaję albo manę na maksa, co mi się nie opłaca w tym momencie, bo mana nic nie daje, albo mogę za 6 many pozyskać jednego dżina jokerowego z zasobów ogólnych. Jokerowy dżin pójdzie tutaj, a on zawsze daje 3 punkty złapane w krąg, więc to się opłaca, więc będę chciał te 6 many wydać. Mam 2. Tu za 0 mam jeszcze 2 i wydam właśnie te dwie monety, żeby dostać jeszcze 3. Tak? No, mam tam więcej, ale jakby to nie ma znaczenia. I dżinki temu dostaję jeszcze tego jokerowego właśnie dżina, który sam w sobie da mi punkty na koniec gry. I to jest góra. Natomiast dół pozwala mi wydawać zwoje, żeby kupować butelki, korki lub odświeżać magów. Odświeżanie magów w tym momencie nie ma sensu. Natomiast jest jedna karta końcowych tych celów, która punktuje za odświeżonych magów, więc można było to zrobić, chyba że można zrobić w odwrotnej kolejności, wtedy tych magów jeszcze użyć do złapania tego dżina, nie? To także w sumie sens jest. I tyle, za każdą z tych rzeczy muszę wydać tyle zwojów, przy którym, tak jak mówiłem, mam znacznik. Czyli w tym momencie każda z tych rzeczy kosztuje mnie 4 zwoje, ja mam zwojów 5, więc wydam 4, żeby kupić sobie po prostu jedną butelkę. Będzie to butelka, no niebieska niech będzie. I natychmiast muszę i chcę zamknąć w niej niebieskiego dżina. Gdybym udało mi się zebrać trzeci zestaw, to już nie mam trofeów za to, bo trofeów jest maksymalnie 3, więc nic by mi to nie dało tak naprawdę. Dodatkowo w tej fazie już ostatniej, właśnie którą rozpatrujemy, nie można już wymieniać trofeów. Nawet gdybym ja pozyskał teraz jakichś brakujących, to niestety już nie mogę tego na trofeum wymienić, bo to już przepada. Tak jest. No i Gandalf. Ja niestety nic nie mogę zrobić, bo zabrakło mi jednego zwoju, żeby kupić sobie korek albo butelkę, co by dało mi jakieś dodatkowe punkty. Maga też, znaczy dżina też nie jestem w stanie pozyskać, więc mogę tylko sobie naładować magię na maksa i być potężny. I będę potężnym magiem. Okej, okay. No i tak się właśnie kończy gra.
Czyli przechodzimy do finalnej punktacji, która jest oznaczona bardzo ładnie na naszej karcie pomocy. Lecimy po kolei. Pierwsza rzecz, za którą punktujemy, są to właśnie te nasze trofea. One dają 30 punktów lub są takie, które akurat nie wzięliśmy, które daje 36. Nie? No ja po prostu mam ich 3, czyli maksymalnie 90 punktów za to. No i to są główne punkty w grze tak naprawdę, nie? No, dokładnie. Ja mam 2, więc to jest 60. Tak jest. Następnie, jeżeli zostały nam jeszcze jakieś dżiny w butelkach zamknięte, to każdy daje 10 punktów. Ja mam 2 takie. 20. Ja mam 3, to jest 30. Następnie dżiny, które mamy zamknięte w kręgach. Każdy taki dżin daje 3 punkty. Ja mam 1. Czyli 3. Ja mam takie 2, to jest 6. Dokładnie. Następnie każda butelka pusta lub każdy korek, który został, da nam 1 punkt. Ja nie mam takich rzeczy. No ja też nie mam. Mam już wypełnione. No i ostatnią rzeczą jest sprawdzanie tych celów końcowych, które znaliśmy od początku gry. Zawsze są 3 losowe karty wyłożone i pierwsza karta daje punkty za klucze. Pierwsza karta daje punkty za pozostałe klucze. Każdy klucz daje 3, maksymalnie 9, więc tak naprawdę maksymalnie 3 klucze dadzą punkty. Ja mam właśnie 3 klucze, czy to jest 9. Ja mam 2, to jest 6. Brawo. Następna karta punktuje za, daje 8 punktów za to, jeżeli maksymalnie mamy znacznik na 6, jeżeli byśmy mieli dalej, to już nie dostajemy tych punktów. No i każdemu z nas się udało, więc dostajemy po 8 punktów. Tak jest. No ja tam miałem opcję, żeby przesunąć go dalej, no ale nie zrobiłem tego, dzięki temu to 8 dostaję. Tak, to może się zatrzymajmy, bo ten znacznik przesuwa się z różnych bonusów, na przykład właśnie z magicznej tej akademii. Jeżeli poszedłby on na maksa, to wtedy obracamy go i wtedy mamy maksymalny poziom many 8 i za każdym razem, jak musimy go przesunąć dalej, to dobieramy losowego dżina z worka, on idzie do kręgu. Czyli takie no, fajne małe punkty, nie? Natomiast nikt z nas tego nie zrobił, żeby dostać 8 punktów. I ostatni cel, który punktuje, daje 2 punkty za każdą butelkę i każdy korek, który nam został na koniec gry. Przy czym no my tego nie zrobiliśmy, bo woleliśmy sobie pozamykać, bo to więcej daje, nie? Czyli tak. Cel ostatni w zasadzie nie zapunktował. Maksymalnie 8, czyli maksymalnie 4 zasoby. No i to jest wszystko. Sumujemy. I finalnie mamy wynik 130 Barolek, 110 Gandalf. Bardzo fajnie. Tak. Dało się wygrać. Brawo, gratulacje. I na tym kończymy łapanie dżinów i przechodzimy do podsumowania. Przechodzimy do podsumowania. Jedziemy. No i jesteśmy po rozgrywce i wyszło na to, że Gandalf jest najlepszą wiedźmą, bo jakiś czas temu wygrał w Septimę, a jestem najlepszym czarodziejem do łapania dżinów. Brawo. Brawo. Także tak to wyglądało. No i co? Rozgrywka dwuosobowa, jak widzieliście, poszło szybko, gładko i przyjemnie, ponieważ no, my się zamknęliśmy tam w 1,5 godziny. Wiadomo, że po cięciu poniżej godziny to wyjdzie spokojnie, chociaż dużo zamylania nie było. Bo ta gra nie jest podatna na downtime, jakiś tam paraliż decyzyjny i tak dalej, bo tu się robi mega szybko akcje. Akcje są bardzo proste. Idziemy, robimy akcję, którą chcemy i w zasadzie ewentualnie walczymy z dżinem albo nie, jeżeli jest tam i tak naprawdę tyle, nie? Zasadowo jest to mega prosta gra. Ja to grałem też z rodziną i to zdecydowanie jest gra rodzinna. To już tak też pewnie zauważyliście po samej rozgrywce. To nie jest jakiś ciężki mózgożer. Natomiast jest to taka przyjemna gierka do pogrania sobie familijnie. Jest 6 akcji tak naprawdę, przy czym one są modyfikowane, że jest albo lepsza, albo słabsza, w zależności od tego, czy wejdziemy na te pole kwadratowe, czy okrągłe. I tak naprawdę to jakby większej filozofii nie ma. Natomiast cała jakby zabawa polega na tym, aby w miarę optymalnie te akcje po kolei uruchamiać i dostawać pewne rzeczy, które nam pozwolą łapać te dżiny do tych butelek. I robić to lepiej niż inni gracze, wyprzedzać ich w zbieraniu odpowiednich kolorów dżinów i w ten sposób jakby próbujemy tutaj zadziałać, nie? Tak, tutaj jeśli chodzi o takie zasady i ogólnie feeling gry, no to ja bardzo czuję taką po prostu klasyczną niemiecką szkołę. No, zdecydowanie. Gdzie raz, że to wykonanie też jest bardzo takie, kojarzy się z tymi niemieckimi grami. Plansza jest puzzlowa, składana jest coś z puzzli. Tutaj nasza planszetka też się składa z puzzli, czyli coś, co znamy na przykład z karczmy pod obarży pod pękniętym kuflem i czy, nie wiem, właśnie tak jak mówiłeś, troszeczkę z tego Bonfire'a, gdzie tam to prawda jeden kawałek się dokładał puzzlowo, ale jakby działało to. No nie, tam więcej masz, tam ścieżki układasz jeszcze tak, i tak dalej. Tak, w sumie masz rację, nie? Czyli to też się mocno kojarzy właśnie z niemiecką szkołą. No i taki sznyt, nie? Że jakby tutaj taki troszkę worker placement, ale bardziej przesuwamy tego gościa i robimy po prostu akcje jakieś takie prostsze, nie? Tak. Ja nawet nie jestem pewien, czy ten rysownik nie malował tej karty pod pękatym kuflem, tak, bo kreska jest taka bardzo podobna, że aż... Na pewno, też mi się wydaje. Znaczy jestem prawie przekonany. No. Dajcie znać w komentarzach. A my sobie sprawdzimy już po filmie, czy tak jest. Tak jest, więc no jakby tutaj no, o zasadach nie ma się co rozwodzić. Proste zasady, szybka gra, przyjemna.
I tak naprawdę możemy przejść dalej. Ja bym zaczął chyba od skalowania, czyli coś takiego, co dla mnie jest tutaj największym minusem, czyli gra dwuosobowa. Bo w grze dwuosobowej, jak widzicie, praktycznie w ogóle się nie spotykamy. Każdy gra swoją gierkę trochę i tylko tyle, co patrzymy, co tam inny gracz mniej więcej ma i robi, i co może zrobić. Natomiast w grze 3-4-osobowej, no to ty się też wypowiesz, bo grałeś dużo więcej gier ode mnie, to więcej jest interakcji na planszy, nie? Zdecydowanie tak, ponieważ przy grach 4-osobowych jest dwa razy więcej, czyli jest więcej szans, że będziemy kogoś mogli albo ominąć, albo wejść na pole i próbować zrobić akcję z tego pola. Przy dwóch, tak jak widzieliście, zdarzyło się raz po prostu w całej grze, że się spotkaliśmy. Jak ja grałem w rozgrywki 4-osobowe, grałem już kilka, to po prostu tam bardzo często się mijaliśmy, blokowaliśmy sobie pola akcji, bo ktoś wszedł, gdzie ja właśnie miałem tam wejść, co powodowało, że nie za bardzo chciałem mu płacić, więc już próbowałem go przeskakiwać wtedy. To przeskakiwanie pozwala też szybciej przemieszczać się po mapie, czyli nie ma teraz takiego mozolnego przechodzenia jeden po jeden, tylko jak czasami nawet uda się, że jest ciąg magów koło siebie, to można jednym krokiem przeskoczyć przez wszystkie kilka lokacji i znaleźć się tak naprawdę po drugiej stronie mapy. I to się zdarzało, co jest fajne, bo tu mi na przykład brakowało tego momentu, gdzie ja mogę szybko się przetransportować. Można to zrobić przez środkową akcję, aczkolwiek strata czasu. Strata czasu troszkę, bo nie chcemy tego robić, bo to no, możemy ewentualnie manę pozyskać, tak? I to jest wszystko. Więc jakby ta interakcja jest dużo większa na 4 graczy i ja zdecydowanie na 4 bardzo bym polecał tę grę, nie? Bo ona wtedy najlepiej działa. Jest większy wyścig wtedy o karty też, zarówno magów, bo są magowie troszkę lepsi, trochę gorsi, zależy od tego, jakby które kolory zbieramy, czy które chcemy robić. Jest właśnie te karty tego stroju, które też mają fajne zdolności, które mogą nam się aktualnie przydać i też troszkę są nie wyścig, nie? Ja najbardziej to czuję. Na 4 graczy jest największy, nie tyle co największy wyścig, ale akcja archiwów jest dużo bardziej istotna, no bo im gracze szybciej dorobią, to mamy bardziej ograniczone możliwości, gdzie sobie skombujemy te dwie akcje, które chcemy robić, nie? Tak, tak, to też jakby zgadza się, ponieważ dokładając te sekretne ścieżki, te znaczniki specjalne, tak naprawdę bardzo szybko kurczyło się miejsce, gdzie możemy je dołożyć, bo przypominamy, maksymalnie może mieć jeden swój znacznik na danej lokacji i może być maksymalnie jeden symbol w lokacji pośród wszystkich graczy i tak samej planszetki. Więc to powoduje, że w pewnym momencie już ja na przykład miałem taką grę, to było 3-osobowa, pamiętam, gdzie mi tylko jedna lokacja została, gdzie mogłem dołożyć mu ostatni znacznik. Co mogłoby spowodować, że w ogóle bym go nie mógł dołożyć i nie mógłbym na przykład tych specjalnych archiwów wybudować i tam podnieść sobie znacznika. Więc to ma dużo jakby większe znaczenie przy 4 osobach. Dokładnie. No i chyba tyle. Także polecamy w jak największym składzie, no bo największe się dzieje, najprzyjemniej. Tutaj troszeczkę taki solitary jest, każdy sobie, nie? Tak, no to już interakcja, bo tu już troszkę zaczęliśmy tym mówić, więc interakcja tutaj jakby jest przy większej liczbie graczy, ona jest dużo większa. Przy dwóch, tak jak widzieliście, ona była bardzo w znikomym stopniu. Dodatkowo namiot też dużo lepiej działa na 4 osoby, bo tam też się blokujemy na tym markecie. I znowu, nie chcemy wejść, gdzie ktoś jest, bo to znowu nas drożej kosztuje, więc staramy się tak manewrować, żeby przeczekać i jakby ktoś już wyszedł z tej lokacji, do której chcemy sami wejść. Dla mnie w ogóle najfajniejsza i taka najbardziej istotna interakcja, i to też będzie działało lepiej chyba przy czterech graczach, to jest wyścig o dżiny. Ponieważ, o kolory konkretnie. O kolory dżinów, tak. Ponieważ no, jak widzieliście, chcemy zbierać te same kolory, no i czasami bywa tak, że nie wiem, zaczniemy sobie od jakiegoś koloru, a potem może być on skończony, może nie pojawiać się tak jak u nas było z białymi, na przykład, nie? No i jeżeli dwóch graczy będzie się ścigało ten sam kolor, no to rzeczywiście jest ten wyścig odczuwalny, no bo chcemy jak najszybciej ten kolor zrobić, żeby mieć jak największy wybór przy trofeach. I na dwóch graczy jest to też, działa, bo tych dżinów mamy mniej na planszy po prostu, no ale wiadomo, że na 4 no to jest bardziej nieprzewidywalne, bo jak ja widzę, że ty jesteś na końcu planszy, do mojego nie dojdziesz. Nawet jak zbieramy ten sam kolor, to nie dojdziesz do niego, bo jest za daleko. Ale na 4 planszy to na 4 graczy nie wiadomo, jak to tam wyjdzie, więc ta interakcja jest tutaj najfajniejsza i najbardziej taka zawzięta, nie? Zgadza się. Też dodatkowo wybór tych trofeów jest taki, że zawsze ich jest więcej o jeden niż liczba graczy, więc też zawsze ten wybór jest większy, jeśli mamy większą liczbę magów, którzy sobie biegają po tym mieście. Dodatkowo dżinów jest więcej, bo przy grze dwuosobowej jest ich tylko dwóch przy tym bosie. Przy grach już 3 i 4-osobowych są po 3 dżiny. Tak? Przy czym przy grze 3-osobowej po wypełnieniu dochodzą tylko 2, a przy pełnej rozgrywce 4-osobowej dochodzą kolejne 3. Więc jakby jest większy wybór tych dżinów i też no, dalszy wyścig, bo jakby wszyscy ścigają się o konkretne kolory. Tak. A tych bossów jest tylko 6, więc kto pierwszy, też ten lepszy. Nie?
No i to taka dla mnie taka najbardziej istotna, bo reszta, takie wyścigi po jakieś pokarty, zawsze coś tutaj się pokaże fajnego, bardziej lub mniej, czy ci właśnie magowie, którzy dają tam, oni dają zawsze jakieś umiejętności podobne do siebie, tylko po prostu na innych dżinów będzie to działać, więc tutaj ta interakcja jest taka, okej, jest, bo jest, ale najbardziej mi się podoba ta wyścig z dżinami. Tak, natomiast przy grze czteroosobowej też większe znaczenie mają ci magowie i te kolory, które oni dodają. Tutaj gdzieś się troszkę to nie działało, bo no, było mało dżinów w jednej lokacji. Rzadko się zdarza, że były dwa dżiny w tym samym kolorze. Natomiast jak są już trzy dżiny, no to jest większa szansa, że one są w tym samym kolorze. Na przykład karta, która na przykład dodaje do pomarańczowych, to działa do obydwóch naraz, jeśli z nimi walczymy. Czyli mam tak naprawdę dwa many zyskuję, jedną kartą, która normalnie daje jeden. Tak. To się akurat u nas rzadko zdarzało, no bo nie było tak prawie takiej sytuacji. Na początku chyba, pamiętam, były wyłożone dwa tego samego koloru, ale mieliśmy za mało magii, żeby w ogóle tam poszaleć, więc nie udało się tego wykorzystać dobrze. Mhm. Okej, idziemy dalej, tak? Losowość? Losowość. Losowość jest tutaj nie za duża, w sensie wchodzą dżiny losowo, ale jakby mówię, jeżeli ktoś by się nastawił rzeczywiście, że dobra, idę w białych, a biali się nie pokazują, to trochę bardziej on robił błąd, no bo idzie w coś, czego nie ma, a fizycznie może się nie pojawić, przy czym im więcej graczy, tym ta większa szansa, że wyjdą te odpowiednie kolory. Najbardziej taka drażniąca dla mnie losowość, bo to czy wyjdą karty, magów w ogóle bym bolał, bo magowie tak, zawsze magowie coś dają i ten. Tutaj też, jeśli chodzi o ubiór, to zawsze jakiś tam bonus dostajemy jednorazowy czy pasywny, przy czym to się i tak szybko rotuje, więc to jest nie ma problemu. Najbardziej taka denerwująca dla mnie losowość to jest w skrzynkach, gdzie ja raz grałem, pierwszy raz jak graliśmy w ogóle, to miałem umiejętność taką na skrzynki, że chciałem je otwierać, bo tam mogłem bez klucza czy coś takiego, i mi się w ogóle z klucze nie trafiały i jakby ta umiejętność moja w ogóle nie działała, a skrzynki, no czasami coś szukamy i nie wiem, ja dostałem na przykład butelkę, czy ty dostałeś butelkę, więc fajny bonus, tak. A tam trzy kasy, no to wiadomo, czasami jest potrzebne, czasami nie, więc to tak, skrzynki są takie najmniej fajne, jeśli chodzi o losowość. Znaczy kasa to jest zawsze potrzebna w tej grze, bo tutaj kasa tak naprawdę bardzo szybko się kończy, bo musimy opłacać tych dżinów, kupować ten sprzęt, żeby dostawać jakieś fajne rzeczy, efekty dodatkowe, więc tu pieniędzy ciągle brakuje, dlatego ona najczęściej jest w skrzynkach, ale tak jak mówisz, są też za te klucze fajne bonusy, nie? Przesuwanie tego znacznika jakieś, dostawanie dodatkowych jakichś tam many, zwojów czy jakichś innych różnych rzeczy, czy na to odblokowanie tych zdolności, no ale to jak nie trafi, no to nie trafi, albo otworzy się skrzynka, akurat nie macie klucza, więc to też jest jakiś tam mankament, nie? I to jest chyba taka największa losowość, bo reszta to jest tak naprawdę tak. Na luzie, nie? No, mieliśmy akurat dzisiaj fajnie, mieliśmy ten cel, który punktuje za klucze, a ja raz jak graliśmy, pamiętam właśnie, ja tych kluczy nazbierałem, a nie trafiały mi się skrzynki i w zasadzie zbierałem je po nic, no bo na koniec klucze nie punktowały w tamtym przypadku, nie? No, ale zawsze można było wykorzystać na jakieś manę, czy tak. Pieniądze i tak dalej. Okej. Okay. Także to losowość taka jak na euro, to całkiem spoko, znośna, nie? Tak, tak, na niewielkim poziomie. Kolejna rzecz to jest regrywalność i ona tutaj występuje na kilku poziomach, głównie też w setupie. Co się zmienia? Mamy te startowe efekty, pozytywne i negatywne. Ich jest 10. 10 jest pozytywnych, 10 negatywnych i wykładamy ich zawsze tylu, ile jest graczy, plus 1. Więc zawsze różne opcje wchodzą i niektóre są fajniejsze, w sensie takie bardziej przyjazne, negatywne zwłaszcza, a takie są, które są naprawdę upierdliwe i czasami nie chcemy ich brać. I to też jakby na setupie wykładamy ich odpowiednią ilość, zawsze mogą być inne zestawy i będą po prostu inni gracze różni mieli różne jakby opcje do wyboru. Mamy te trzy cele, które na koniec gry zapunktowały. Ich jest też 10, spośród nich wybieramy tylko 3 na rozgrywkę, więc tu mamy też sporą już zmienność, co będzie punktowało dodatkowo na koniec gry. Natomiast jest jeszcze taka jedna rzecz, której tutaj nie wiem, czy zauważyliście. W trakcie rozgrywki mamy te wszystkie lokacje okrągłe i kwadratowe. Natomiast to działa w taki sposób, że te lokacje, one są w postaci takich żetoników wyciąganych i my możemy je dowolnie porozkładać po planszy, co powoduje, że układ planszy będzie zupełnie inny. Tak? Dzięki temu możemy tutaj sprowadzić pewien taki efekt, że będziemy chodzić po różnych lokacjach w różnej kolejności, co może powodować, że inaczej będziemy troszkę myśleli nad tym, jak wykonywać, znaczy jak grać w tą grę. Tak? To taka dosyć też, wydaje mi się, spora różnica. Znaczy to tyle, jeśli chodzi o jakby taką setupową regrywalność, tak? Natomiast przekazuję. Ja tylko dokończę, że rzeczywiście najbardziej taka wpływająca na rozgrywkę, ta setupowa, to są właśnie te umiejętności i raczej
w moim odczuciu ja bardziej się skupiam na tych negatywnych, które nam przeszkadzają, bo te pozytywne są spoko, ale one są takie trochę sytuacyjne i na przykład, nie wiem, w moim przypadku dzisiaj troszkę pokorzystałem, ale nie aż tak bardzo, bo z tych w sumie w zasadzie pozyskałem dwóch magów podstawowych, więc tak naprawdę moja umiejętność zadziałała dwa razy, nie? I pamiętam, że grałem tak z trzy razy na te właśnie umiejętności fajniejsze, znaczy te zielone, czyli te pozytywne i one są, mówię, sytuacyjne. Bardziej skupiałem się w moim przypadku na tych negatywnych, żeby one mi za bardzo nie przeszkadzały. Tą gram już drugi raz, że z tym umieszczaniem magów i za pierwszym razem w ogóle tego nie odczułem. Tutaj raz mi się ten wpierdzielił, no. Dodaną butelkę, nie? No, to jest takie fajne. Ale one są gorsze. Mogą być gorsze, że rzeczywiście będą upierdliwe. Tak, są na przykład takie, że jak dobieracie magów z kluczami, to oni przychodzą od razu nieaktywni, więc no, już tracicie i musicie, wiesz, iść gdzieś, żeby ich odblokować, dopiero potem ich używać, więc to już zaczyna boleć, nie? Tak. Ta regrywalność druga, jeśli chodzi o cele, no to też trochę naznacza nam, w którym kierunku chcemy iść. I na przykład no, dzisiaj mocno nam zblokowało ten rozwijanie się tej magii, bo nie chcieliśmy iść dalej, bo 8 punktów to jest dość sporo tutaj, nie? W zasadzie różnica była tam 10 punktów między nami, czy 20, więc to było dość istotne. Więc one też nakierowują i to są, dla mnie osobiście, to są takie dwie główne zmienne, które czuję, że gram trochę inaczej. Natomiast sama w sobie ta gra jest taka, nie powiedziałbym jakoś rewelacyjnie regrywalna, bo tutaj chcemy robić jedną rzecz, łapać dżiny do butelek. W zasadzie, nie? I... No tak, ale to, gdzie one się pojawią, te dżiny, jakie będą kolory, to będzie powodowało, że będziesz troszkę inaczej rozpatrywał wszystkie rzeczy, nie? Tak, ale jakby jest ciągle jedna strategia do grania, nie? Nie ma tutaj na przykład, że a dobra, dzisiaj sobie pójdę, nie wiem, w coś. Nie, no tak, no to jakby tu grze chodzi o łapanie dżinów, tak? Więc tutaj taka regrywalność, no, rodzinna bym powiedział, nie? Co nie jest jakoś tam mega negatywne, żeby nie rozpraszać graczy podstawowych na jakieś różne rzeczy. Chcemy zbierać dżiny i tyle, nie? I to jest wszystko. No i chcemy zrobić to jak najbardziej optymalnie, tak, żeby jest zbierać to, co jest potrzebne, nie? Więc jakby to jest główny zamysł gry. Tak jest. No i ostatnia rzecz, czyli klimat, wygląd i czytelność. Jeśli chodzi o czytelność, to tutaj jest super. Wszystko mamy gdzieś tam poznaczane mniej więcej, a nawet jak nie jest na planszy, to mamy te dwie karty podpowiedzi, które też zawierają nawet finalną punktację, kiedy się odpala i tak dalej, więc to jest bardzo fajne. Wykonanie też raczej na plus. Troszeczkę się martwię o te wyciąganie tych żetonów, bo one są, wiadomo, że żetony z jednej strony są takie zaokrąglone, są zaokrąglone, więc jak je wyciągamy, to raczej robić to w dół, a jeżeli już gramy, no to mamy tu dużo rzeczy i nie podnosimy planszetki i one prędzej czy później zaczną nam się troszeczkę tutaj rozwarstwiać i rysować, nie? Szczególnie jak wyciągamy właśnie tą do góry, no ale na to nie mamy trochę wpływu. Może tak być, aczkolwiek na razie jest ok, chyba że zepsuje właśnie. No dobra, jak się paznokciem chwyci, to jest słabo. No właśnie, dlatego to jest takie ryzyko, ale to wiadomo, jeżeli gracie w gry i nie macie celu, żeby to sprzedawać, no to nie jest coś takiego, że nie wiem, losowość, nie mogę tego wiedzieć, że jest oznaczony, już wiem jak to wygląda, bo one zawsze są w tym samym miejscu, ewentualnie tak, jak będziemy losować, no to mogą się tam pooznaczać, nie? Więc wykonanie, bardzo fajne mipelki, ja lubię jak są z grafiką i tutaj w zasadzie wszystkie dżiny mają też i fajnie jest to, że nasi magowie i dżiny mają tył i przód, tak, bardzo tak. Lubię, to jest takie klimatyczne. Tutaj mają ten chyba taki termo nadruk, nie? Taki termo... Możliwe, no. Tak, bardzo. Kalko-tatuaże. Kalko-tatuaże, tak, dokładnie, one bardzo fajnie wyglądają i to jest fajnie zrobione. Zgodzę się, że gra jest bardzo czytelna, tu naprawdę nie trzeba za bardzo tłumaczyć, znaczy pokrótce tylko wytłumaczyć, co robimy akcja, a potem już gracze sami wiedzą, bo to wszystko jest elegancko rozpisane i do tego w ogóle nie ma żadnych wątpliwości, tak samo trofea mają jakieś efekty, które też są w miarę czytelne, tam jedna powiedzmy czy dwie ikonki, trzeba sprawdzić, co robią, ale też jest cały glosariusz z tyłu, instrukcje rozpisane, co robi, więc pod kątem jakby czytelności jest na mega, mega plus. Znaczy ja w ogóle lubię, my to Ganawy lubimy się wygłupiać, jak na przykład gramy pierwszy raz, jeden z nas zna grę i będzie tłumaczył zasady, drugi nie zna, to zawsze rozkładając to jeden z nas, ten kto nie zna, sobie bawi i układa to, czasami się wygłupiamy, że układamy sobie bez sensu, ale tu tak widać, dobra, ten znacznik idzie tu, bo mam to zaznaczone. Zaczynam z trzema magii, bo mam tu znaczniczek. Wszystko jest zaznaczone i w zasadzie można to wydedukować, nie? I tak było przy dżinie, bo ja tą grę tłumaczyłem Bartkowi, a Bartek siedział i zaczął rozkminiać w ogóle, gdzie, jakie znaczniki, w którym miejscu położyć, tak? No to właśnie to jest to, że gra jest dobrze zaprojektowana, po prostu czytelna, nie? Tak. Jeśli chodzi o klimat, no to tutaj szału nie ma, że tak powiem. No właśnie, jest zarąbisty klimat. Dla mnie jest. Samo zamykanie dżiny w butelce jest super. Tak, że trzeba złapać butelkę, dżina i zakorkować, nie? Znaczy, nie, ja powiem z mojego doświadczenia. Zawsze jak tłumaczyłem tą grę nowym graczom, jak mówiłem, że żeby zamknąć dżina trzeba mieć butelkę i korek, to wszyscy od razu mieli bana na twarzy. No to jest po prostu coś, co robi jakby klimat tej grze. No. To absolutnie się zgodzę i to jest bardzo fajne. Natomiast są też te dziwne, abstrakcyjne rzeczy, których nie jestem w stanie pojąć, typu
ubieranie maga. No kurde, a co, na Golasa ma biegać? No dobra, ale jakby przez większość, przez początek gry biega. Dlatego szybko się ubiera, żeby te dżiny nie atakowały. Tak, tam gdzieś tam sobie składamy ten strój. No dobra, wiadomo, jakieś umiejętności zbieramy i to coś tam sobie myśli, ale jest to bardziej abstrakcyjne. Druga rzecz, jak pozyskujemy tych magów, tak? Potem płacimy i oni się zamykają w pokojach. Czy ja prowadzę hotel, czy jak to działa po prostu? To jest Grand Astria Magu. Grand Astria Magoria. Tak. Tak, znaczy to zgodzę się, są pewne patenty, na przykład, że magowie przychodzą ze swoimi kluczami, które potem pasują do skrzynek, które są w katakumbach. Jakby są czasem takie abstrakcyjne, powiedzmy, rzeczy, ale generalnie sam klimat tego, że biegamy po mieście i łapiemy dżinów do butelek, jest tutaj, robi robotę, nie? Bo, no to jest spokojnie, prawda? Bo to rzeczywiście graczom się to podoba i wszyscy jakby czują ten klimat i to jest tutaj odczuwalne, nie? Mhm. Nie ma tutaj życzeń, tak jak mówiliśmy na początku, więc jest troszeczkę inaczej niż normalnie w baśniach. Natomiast mówię, no to jest euro, niemieckie euro, tak? Tutaj klimatu, jak na niemieckie euro, to i tak jest dobrze. Dokładnie tak. I tak jest dobrze, więc spoko. I na tym w sumie zakończmy, nie? Tak. No co my tyle, jeśli chodzi o Dzina. Podsumowując, ja ze swojej strony grę polecam. Grałem już to już chyba z 5 czy 6 razy i to jest mega fajna, przyjemna gra rodzinna. Mhm. Tak, to nie jest gra dla takich euro ciężkich graczy, którzy po prostu lubią sobie pomurzyć. Tutaj mamy taką interakcję wyścigową, gdzie biegamy sobie, ścigamy się od tych dżinów tytułowych, zbieramy buteleczki, koreczki i kupujemy sprzęty. Bardzo przyjemnie się w to gra, zdecydowanie polecam to na 4 osoby i w tym składzie najlepiej ta gra chodzi, nie? Więc ja ze swojej strony od czasu do czasu na pewno będę tą grę wyciągał, zwłaszcza, że w klubie już kilka razy ją wyciągałem i się zawsze sprawdza, wszystko mi się to podoba, więc zdecydowanie dla mnie to jest na plus. Tak, ja trochę jestem bardziej skrzywiony niż Gandalf, bo mniej gram, zdecydowanie mniej gram rodzinnie, więc dla mnie to jest taki trochę działający, poprawny średniak niemiecki, gdzie jakbym w niego zagrał 5 lat temu, czy tam 6, kiedy zaczynaliśmy trochę, no może tam dłużej już teraz, nie? Gdzie zaczynaliśmy trochę w tym hobby, to bym powiedział, no fajna gra i chętnie zagrałbym jeszcze drugi, trzeci, piąty raz, bo mam ją tylko na półce i Agricole. Natomiast teraz, jeżeli mam 1 500 000 mamy tytułów do wyboru, to ja jej nigdy nie zaproponuję. Mówię, poprawny, eurowy, taki średniak i tyle. Do zapomnienia trochę, nie? Ale mówię, nie mogę się też przyczepić, że coś tu nie działa, czy nie wiem, czy źle się bawię, nie? Po prostu, no już jestem trochę przeorany tymi grami i tutaj nic mnie nie zaskoczyło, nie? Ale jak najbardziej polecam, tak jak Gandalf mówi. Słuchajcie, jeżeli chcecie zagrać z rodziną, to świetny tytuł, nie? No i też pewnie z dziećmi dałoby radę zagrać, bo to nie jest trudna gra, a te dzieciaki wydaje mi się, że mogą się tu pobawić. Tak, no i klimatycznie też będzie im fajnie się podobało, nie? No, dokładnie tak. Także taka jest nasza opinia i change my mind. Okej, tyle tytułem podsumowania i gry Dżin. Bardzo dziękujemy wydawnictwu Pegasus Spiele za udostępnienie gry do recenzji. I coś jeszcze? Mam pytanie chyba. No, dawaj, ty masz pytanie. Niespodzianka. Pytanie jest abstrakcyjne i porusza wyobraźnię. No dobra. Jeżeli spotkaliśmy się Dżina i on by wam jako życzenie powiedział, że możecie zapomnieć jedną planszówkę i zagrać ją jeszcze raz, pierwszy raz, to jakby to było? Ty możesz odpowiedzieć pierwszy. Anachrony. Anachrony? Jakby pierwszy raz? To była gra, która mnie mega zaskoczyła, więc na pewno to. Pod kątem właśnie klimatu i połączenia mechanik. A ja nie wiem. Okej, więc jakby w komentarzach Bartek pewnie udzieli odpowiedzi w przyszłości. Możesz się zastanowić. Możliwe, że to byłaby jakaś gra Legacy. Okej. My będziemy sobie tutaj myśleć. Wydajcie znać w komentarzach, jakie są wasze typy na temat takich typów gier. W ogóle dajcie znać, co myślicie o Dżinie, tak? Bo tutaj, jak widzicie, nasze opinie są lekko rozbieżne w tej kwestii, natomiast jesteśmy ciekawi, co wy o tym też myślicie. I dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Trzymajcie się i do następnego. Pa, pa.